Witam, dzień dobry, kłaniam się bardzo, Kamil Cebulski z tej strony, jesteśmy tutaj z Michałem, cześć Michale. Cześć, witajcie, cześć Kamil. Akurat miałem okazję spotkać Michała, porozmawiać, nawet posłuchać jego wykładów, bo studenci zaprosili mnie i jego w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim. Warszawskim, na Wydziale Zarządzania, tak, na imprezę, którą już tak kilka razy z rzędu jestem zapraszany. Nie wiem, stamtąd mnie jeszcze nie wyganiają, aczkolwiek z różnych... Ja nie mam porównania. Z różnych miejsc, głównie takich oficjalnych mnie, no tak jakoś tak nie chcą często za drugi raz, bo jakby za dużo polemizuję z jakimiś skarbówkami czy czymś takim. Różnie to bywa, ale miałem ochotę, okazję Michała poznać, porozmawialiśmy chwilkę, więc oczywiście zaprosiłem do rozmowy takiej już poważnej, żeby nam się wyspowiadał, jak to było z tego jego przedsięwzięcia biznesowego, które pierwsze okazało się wielkim, wielkim, co, upadkiem? Można by to tak powiedzieć? Początkiem zupełnie nowej drogi w moim życiu tak w ten naprawdę sposób. I to pod każdym względem. No to strzelaj, jak to było? Bo dzisiaj z tego, co się orientujemy w internecie, prowadzisz biura księgowe, wirtualne, różne takie świadczysz usługi właśnie, kiedy ktoś chce otwierać firmy w różnych krajach, więc pośredniczysz między księgowymi, adwokatami, przedsiębiorcami i to się taki w sumie taki mętlik dziwny robi, ale to robisz dzisiaj, najprawdopodobniej robisz to z dobrym sukcesem, no bo inaczej byśmy tutaj, inaczej studenci by cię gdzieś tam nie zaprosili. Być może można nawet powiedzieć, że jesteśmy trochę konkurentami, bo ja też gdzieś tam byłem w tej branży pomocy rejestracji firm w UK-u. No ale nie o mnie teraz rozmawiamy, tylko o tobie, Michale, więc odpowiedz, jak to było? Kończysz 18 lat, kończysz maturę i co? Od razu wiedziałeś, że gdzieś tam będziesz w biznesy wchodził? Może powiem tak, ja urodziłem się z takim trochę wewnętrznym przekonaniem, że będę działał sam, zrobię coś fajnego, żeby troszkę świat o mnie usłyszał. Przede wszystkim nigdy nie widziałem siebie w roli osoby, która będzie podatna na zarządzanie, raczej widziałem siebie, że to ja będę zarządzał ludźmi. I w zasadzie mam 18 lat, jeszcze jestem na etapie przygotowań do matury, bo ja generalnie byłem w technikum informatycznym, więc miałem 4-letnie. No i wtedy poprzez moich też znajomych kolegów z klasy zrodził się taki pomysł, że skoro jestem informatykiem i jesteśmy informatykami, powiedzmy, z powołania, z pasji i chęci, no to zróbmy portal do przechowywania plików, który dodatkowo, jak się później okazało, będzie też miał też funkcje społecznościowe. I to było coś na wzór takiego, powiedzmy, dzisiejszego Dropboxa. Ja uznałem, że nie mam za bardzo na rynku zbyt fajnych narzędzi do przechowywania plików, no bo był wtedy Homikuj bądź podobne jakieś tam portale, ale ich interfejs był dla mnie tak ciężki i tak niezrozumiały, że ja powiedziałem... Nadal jest ciężki i niezrozumiały. No nie zmieniło się, tak, to prawda, ale ja uznałem, że zrobię coś takiego, co będzie przypominać, nie wiem, mój komputer w Windowsie, jeżeli chodzi o foldery, łatwa edycja, łatwa nazwa. I w założeniu ten portal nie miał być portalem pirackim. On miał służyć do tego, że sobie po prostu udostępniamy różne pliki, wymieniamy się, jak to znajomi, szkoła, materiały, praca. No, tak jak Dropbox, no. Tak jak do Dropbox, no. Chyba tutaj nie ma jakiegoś innego modelu. Dokładnie. No i takie było założenie tego biznesu. No i co? Ja byłem tak zdeterminowany do działania, że ja skupiłem się na stronie graficznej, wizjonerstwo, tworzenie funkcji, jak to ma działać. Mój brat, który jest ode mnie młodszy, zaciągnął się do tego przedsięwzięcia od strony programistycznej, czyli on to wszystko napisał, testował, no i optymalizacja kosztów była dość dobra, perspektywa zysku jakaś też, tak się wtedy przynajmniej wydawało. No i przede wszystkim na pierwszy biznes też poprosiłem tatę o pomoc finansową na uruchomienie serwerów, infrastruktury. Wydawało mi się wtedy, że to jest dobry układ, no bo zostanie to w rodzinie. Dwa, że też uważałem, że no nie będę szedł do urzędu pracy i brał dotacje, no bo jeżeli mam takie możliwości, no to nie będę zabierał ludziom pieniędzy. Oczywiście, no. Jak rodzice mogą pożyczyć, ufają przede wszystkim, bo przeważnie to młodzież ma taki problem. Właśnie to, chciałem z tobą to poruszyć, bo przeważnie to jest tak, że rodzice nie chcą dawać pieniędzy tym dzieciakom. I
znaczy przynajmniej ja to znam z relacji tych dzieciaków, że tak powiem, czyli tych ludzi, którzy gdzieś tam do mnie mailują, że skąd wziąć tam jakieś drobne pieniądze, 10, 20, 30 tysięcy na biznes, tak? I no to mówię, idź do rodziców, na pewno ci dadzą. Oni mówią, nie, oni na pewno mi nie dadzą. No to mówię, słuchaj, facet, no to jeżeli ty podpadłeś swoim rodzicom, którzy z natury rzeczy chcą dla ciebie najlepiej i oni nie są ci w stanie zaufać na 5, 10, 20 tysięcy złotych, no to może masz problem, bo być może nie jesteś taką przedsiębiorczą osobą, bo być może, wiesz, obiecałeś rodzicom skosić trawnik i tego nie robiłeś. Może obiecałeś skręcić jakąś szafkę i to było, wiesz, 2 miesiące później. Może masz taką naturę, że często coś rozpoczynasz, a nigdy nie kończysz. Może chciałeś raz być strażakiem, raz policjantem i tak dalej i to ci się wszystko zmieniało. Ja dobrze żywam trochę teraz ze swoją córką, która bardzo chce mieć psa, tak? Tylko problem się pojawi jaki? Jaki pies? Bo na początku to miał być taki pies, potem to jakaś inna rasa, potem mały, potem duży, co tydzień się zmieniało. I w końcu jej powiedziałem, okej, jeżeli przez miesiąc będziesz utrzymywać tą samą wersję, że chcesz takiego samego psa, że ci się nic nie zmieni, to ja będę wtedy wiedział, że poważnie do tego podchodzisz i to jest naprawdę fajne marzenie, że chcesz że takiego psa chcesz. No i do tej pory czekamy i ciągle to się wszystko zmienia, tak? Więc no jeżeli rodzice nie zainwestują, to znaczy, że cholera, coś jest w tobie nie tak, skoro najbliżsi ci ludzie nie są w stanie zaryzykować, uwierzyć ci, że jak coś rozpoczniesz, to do tego dopniesz to. Więc no ty postąpiłeś, no wziąłeś pieniądze, czy wziąłeś, poprosiłeś pieniądze od rodziców i rodzice ci dali, więc co zrobiłeś, że ci uwierzyli, że to nie będą stracone pieniądze? To właśnie do tego chciałem zmierzać teraz na podstawie tego, co powiedziałeś. Jak sobie tak myślę z perspektywy czasu, co chyba najbardziej przekonało, to, że byłem niezwykle zdeterminowany i bardzo często widzieli w domu, że światło się świeci o 2-3 w nocy. No i parę razy miałem, że tak powiem, kontrolę, nazwijmy to, w pokoju, co się wyprawia i co się dzieje, że ja o tej porze nie śpię, a przecież chodzę do szkoły i no, życie toczy się normalnie. No i za którymś razem, jak już odwiedził mnie tato, czy tam mama, no to no co, siedzę, projektuję, tworzę, tak? No zobacz, tworzę dzisiaj taką funkcję, bo to, co we mnie zostało od tamtego czasu, to jest to, że ja wiecznie coś zmieniałem i zmieniam. I wiesz, powstał jeden projekt, jedna wersja platformy, jeszcze projekty były niedokończone, powstało już kolejnych 5 na przykład, nie? To jest ten problem, za dużo pomysłów. Człowiek dokładnie by chciał... A czas? Zmiana jakichś tam interfejsów, żeby to było jeszcze lepsze, łatwiejsze. Potem brałem projekt do szkoły, siadałem z kumplami i mówię, słuchajcie, jak wam się to podoba, co wy myślicie o tym? To będzie działać tak, to będzie działać tak, to będzie działać tak. No i na tej podstawie gdzieś tam, wiesz, miałem odpowiedź zwrotną, więc poprawiałem różne rzeczy. No i potem platforma zaczęła powstawać, mój brat zaczął to ze mną pisać, ja z nim siedziałem, monitor koło monitora. Ja mu graficznie to pokazywałem, on to przedstawiał, jak on to stworzył, jak ma co się rozwijać i tak dalej. No i chyba to przede wszystkim przekonało mojego tatę do tego, żeby mi te pieniądze dać. Co wtedy, tak jak wspomniałem, wydawało mi się super. Dzisiaj z perspektywy czasu to uważam, że trzeba było wziąć kuźwa te jakieś tam 20 koła z urzędu pracy i wiesz, nie wyszło to nie wyszło. Czemu? Urząd pracy nie będzie mi gadał, ale że pieniądze, wiesz, nie odebrałbyś lekcji. Nie miałbyś takiego, wiesz, człowieka inwestora nad sobą, który trochę dba o swoje pieniądze, nawet jeżeli się już z nimi pożegnał, to jednak gdzieś, wiesz, wstyd jest przed kimś, więc człowiek się bardziej stara i nie odpuszcza tak łatwo. Było tego bardzo dużo. Z perspektywy tamtych wydarzeń to odbiło mi się czkawką ta pożyczka, bo biznes od momentu, kiedy wystartował, ja go przygotowałem prawie 2 lata, tą platformę, no tam niecałe 2 lata to powstawało, ale mniej więcej tyle. No jednak okazało się to tak dużym przedsięwzięciem, że się tego nie spodziewałem i tyle dochodziło różnych rzeczy. Po drugie, ten portal miał jedną rzecz i takie było moje założenie, że jak mam coś zrobić, to zrobię, żeby to było mega. I ten portal pozwalał na to, żeby przechowywać duże pliki. Jeden plik, który mogłeś wysłać na serwer, nie mógł przekraczać 2 giga, co na 2010-2011 rok, no to bardzo wyprzedzało konkurencję, czy w ogóle rynek, no bo wtedy maksymalnie tam było kilkaset mega, jeszcze z zastrzeżeniem, że po 30 dniach zostanie to usunięte, jeżeli tam nie będzie pobrania czegoś takiego. No i to była ta dalsza część właśnie tej historii i tego, dlaczego w zasadzie ten portal utrzymał się tylko 17 miesięcy na rynku, bo tato dał pieniądze, super fajnie, ktoś by powiedział, no miałeś z górki, miałeś łatwo, zawód syn i Bóg wie co jeszcze,
Ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna, bo tato dał mi pieniądze, ale nie dał mi wiedzy, ani, nie wiem, dostępu do książek, które by mnie nauczyły, jak w ogóle podchodzić do planowania tego przedsięwzięcia, bo wiesz, ja usiadłem, wymyśliłem, że będę to robił i stwierdziłem, najpierw zróbmy biznes, potem będziemy zarabiać pieniądze. I co to najbardziej mi się przywołało? Ale na tym to polega, wiesz, chcesz mieć pieniądze, jak to szef, kto chce robić buty, będzie miał pieniądze, a ten, co chce robić pieniądze, będzie miał buty? Jakoś tak to chyba było, nie? Więc... Najlepsze było też właśnie to, że w ogóle zero pojęcia jeszcze o biznesie. Wydawało mi się to takie proste. No przecież co to jest założyć firmę, płacić sobie tam ZUSy? Przecież to jest pikuś, nikt nad tobą nie stoi, ty sam działasz, robisz po swojemu, jest high life. Do tego wszystkiego, co po prostu się no, w duchu popłakałem ze śmiechu, jak na tym wspólnym wydarzeniu, które prowadziliśmy, byłem na twoich prelekcjach i usłyszałem pierwsze, najważniejsze zdanie, nie zakładajcie działalności gospodarczej. Tak. Ja oczywiście założyłem działalność gospodarczą, bo nawet mój tato nie miał w głowie jeszcze takiej świadomości biznesowej, pomimo tego, że biznes prowadził już kilkanaście lat, że spółki są no, najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo sprawny, finansowy i tak dalej. Nie? Dużo lepszym, nie powiedziałbym najlepszym, ale no rzeczywiście dużo tak. Lepszym i to jest spółki z o.o. czy jakieś inne są stworzone do tego, żeby biznes prowadzić, aczkolwiek w Polsce mógłbym polemizować, bo to jednak prawo odpowiedzialności w Polsce jest no totalnie idzie w niedobrym kierunku, ale nie o tak. Tym program, czyli co, popełniłeś masę błędów, ale co, miałeś startup, całkiem fajny i to, czy nie spóźniłeś się trochę, czy nie spóźniłeś się trochę z tym startupem, no bo kiedy to było, ile, 5 lat temu, 10? 7 lat temu. 7 lat temu, no to nie, już 7, chyba... poczekaj, 7 to już był upadek. Mamy okay. Teraz 2019, czyli ja wystartowałem w 2009, w 2010. No to ładny czas. No to wtedy takie tego typu portale wchodziły, tak? No bo to był ten czas, kiedy tak wszystko rosło, technologia się rozszerzała. Nawet nie wiem, czy Dropbox wtedy już istniał, czy nie. I powiem ci, że już tego nie sprawdzałem. Natomiast co mnie zgubiło, bo to jest najbardziej istotne. Ja w ogóle z założenia chciałem, żeby ten portal był darmowy. Bo to, co mnie najbardziej wkurzało na tych wszystkich hostingach i stronach przechowujących pliki, to było to, że jest multum reklam. Komputer mi się potrafił nieraz zaciąć przy wysyłaniu, uploadowaniu, wiesz, jakichś plików, tak. Więc no, to była porażka. Ja stwierdziłem, portal będzie darmowy. Potem jak, no i przede wszystkim, żeby też jakieś optymalizować koszty, to serwery zakupiłem w Holandii. Jest taka firma, która nazywa się Lizweb bodajże, jak dobrze pamiętam, i ona miała bardzo fajne konfiguracje i przede wszystkim bardzo dobre ceny jak na tamte czasy. W Polsce serwery kosztowałyby dużo, dużo więcej. W tamtym czasie płaciło się również oprócz serwera jeszcze za wykorzystany transfer. Cały czas się płaci. Ale to były takie kluczowe elementy. Nie te stawki, powiedzmy. Tak, nie te stawki, jakie wtedy były. Ja pamiętam, kiedy ja tworzyłem jeszcze magazyn internetowy, to był, nie wiem, 2002 rok, 2003, to sama domena kosztowała 600 zł, potem to na 300 zmienili, a potem jeszcze mniej. Za serwer, gdzie nawet nie było baz danych, tylko zwykłe PHP, to 600 zł netto płaciłem za pierwszy rok i tam też limitów było takich, że się tam nic nie dało zmieścić. Dlatego ja robiłem wszystko, żeby na tą moją stronę internetową o grach komputerowych, żeby znaleźć sponsora i pisałem po dziesiątkach, po setkach takich ludzi, którzy mają swoje serwery, takie małe firemki osiedlowe, które tam podłączyły 200-300 klientów i dzieliły jakąś neostradę bardziej wypakowaną. Wtedy takie łącza były. I właśnie w ten sposób poznałem mojego takiego, można powiedzieć, pierwszego mentora, czy człowieka, przedsiębiorcę, z którym trochę więcej się zaprzyjaźniłem, bo on właśnie miał taką sieć i po prostu dał nam miejsce na serwerze u siebie zupełnie za darmo. Nawet potem zrobiliśmy taki deal, bo zajmowałem się sprzedażą reklam u siebie na stronie internetowej. Wychodziło mi to całkiem dobrze i sprzedawałem więcej, niż byłem w stanie wyemitować. A moi znajomi mieli strony internetowe i oni też mieli problem z miejscem, więc taką małą sieć reklamową stworzyłem, że wziąłem serwer cały od kolegi w administrację, puszczałem innych za darmo, żeby mieli stronę internetową u mnie, a w zamian za
małe okienko z reklamą i w ten sposób hostowałem z 200 nawet do 300 stron internetowych. To były takie amatorskie strony, ale znowu nie aż tak amatorskie. Wtedy wszystkie były amatorskie i całkiem dobrze to wychodziło. Tak, całkiem fajnie działało. Co prawda nie miałem problemów serwerowych, bo ten serwer i tak tam stał, i tak łącze było, nic się nie działo. Biznes całkiem sympatyczny, biznes z tego był. U mnie też wszystko działało. Co prawda płaciłem za powierzchnię i serwery. Problem pojawił się z tego powodu w pewnym momencie, że użytkowników zaczęło przybywać. No, nie było ich nie wiadomo jak wiele, bo to się zaczęło rozchodzić, wiadomo, pantoflowo, czyli szkoła, tak, jakieś tam koleżanki i koledzy. Ale pojawili się rekordziści, którzy potrafili przechowywać po 100 i więcej giga swoich rzeczy. I pewnego pięknego dnia mówię do mojego kumpla z klasy: ty, to jest chyba gość od ciebie, nie? No tak, weź mi, zapytaj się go, co on przechowuje na tym, co on przechowuje u siebie, że jest tak zawalony serwer. A on, no i tam mój kolega się skontaktował z tym człowiekiem i on mówi, że no on tam przechowuje zdjęcia z różnych wyjazdów, jakieś filmiki, które nagrywał kamerą i tak dalej, nie? Ja mówię, okej, no to wszystko jasne. I w pewnym momencie koszty utrzymania infrastruktury zaczęły rosnąć lawinowo. Ja nie miałem nie wiadomo jak dużo pieniędzy, żeby wiesz, no pozwolić sobie na to, żeby tak to wiecznie wyglądało. No więc zacząłem kombinować z jakimiś tam właśnie powierzchniami reklamowymi i tak dalej, ale w pewnym momencie zobaczyłem, że sorry, Winnetu, no to nie pójdzie w taki sposób. Zwłaszcza pewnie jak trafiłeś do jakiejś takiej niszy ludzi, którzy potrzebują dużo przestrzeni i chcą mieć ją za darmo. Tak, ja pamiętam kiedyś taki, dokładnie, zrobiłem taką akcję, takie naklejki na rejestrację zrobiłem, mało zarabiasz, podziękuj urzędnikom. I wydrukowałem, bo ja chciałem takie mieć, więc wydrukowałem tego więcej i napisałem, kto taką chce naklejkę, no to tam niech mi napisze maila, to mu wyślę, nie? I tam czasami tam kilka osób dziennie wysyłało te prośby, tam koleżanka z firmy to później pakowała raz na miesiąc i rozsyłała. Do czasu, kiedy nie trafiłem na jakiś portal, ktoś mnie umieścił, ja jakiś ludzi takich zbieraczy, że oni zbierają wszystko, co jest za darmo. To po prostu setki zgłoszeń w ciągu kilku dni i mówię, nie będę się tutaj żyłował, co prawda tam wiesz, 2 złote plus koszty przesyłki za jedną taką naklejkę, nie? Ale cholera, no mogę rozdać za darmo, ale tak, żeby ktoś sobie tylko, wiesz, wziął te naklejki po to, żeby sobie zbierać coś, co rozdają za darmo jacyś kolekcjonerzy, to mówię, nie, koniec, nie ma czegoś takiego. Zbieracze, jak słusznie powiedziałeś. Tak. Zbieracze, no. Znaczy, wiesz, czasy szczególnie wtedy były trochę inne. Ja może byłem gówniarzem mentalnym i życiowym, bo jeszcze byłem młody, ale no... Coś zaczęło się dziać, tak to zaczynało się dziać. Internet zaczął się rozwijać dość mocno, dość sprawnie. I pamiętam, że w zasadzie moi kumple też mieli podobne aspiracje trochę do tego, żeby coś może fajnego zrobić. Tylko nie było za bardzo pomysłu, co takiego można by zrobić. Co wiesz, no, gdybym urodził się 10 lat wcześniej, to dzisiaj prawdopodobnie miałbym większość mega domen internetowych, ale nie można tak na to patrzeć, no bo wiadomo. Dokładnie. Każdy ma swoje czasy, dokładnie. Dzisiaj też jest mnóstwo rzeczy do robienia, przecież pustka jest. Nikt jeszcze w Polsce w kosmos nie lata, jest nisza. No, więc powiedzmy, potencjalni kandydaci mogą kupić fajne domeny, bo podejrzewam, że dalej są dostępne. I chcę ci powiedzieć, że tak zaczęły się moje problemy, bo co jeszcze się w ogóle wydarzyło? Nie miałem do końca przekonania do tego, żeby szukać inwestorów. Mówię ci, byłem za młody, w ogóle mało pewny siebie, nie miałem w ogóle pojęcia o biznesie. Jak ja słyszałem biznesplan, to ja nie wiedziałem, co to w ogóle jest biznesplan i wydawało mi się to skomplikowane, trudne i nie dla mnie. No i też przyszedł taki okres, że zacząłem posiłkować się chwilówkami. Co, żeby serwis utrzymywać? Żeby utrzymywać serwis, kupić sobie czas i wymyśleć, co, jak to wszystko rozegrać. Być może dać sobie trochę na to czasu, żeby gdzieś tam zaczęły pojawiać się jakieś pieniądze dodatkowe, żeby użytkowników przybywało, żeby więcej zarabiać na reklamach, albo właśnie zastanowić się, skąd wziąć pieniądze. Pojawiły się pomysły na... Okej, czyli co, przyszła kolejna rata na serwer, a ty mówisz, nie mam cholera, wyłączą mi do 15, to co, muszę wziąć kredyt, spłacę, a potem jakoś mi pieniądze za miesiąc mają przyjść od tego dużego kontrahenta, to może mi starczy na ten serwer i tak powoli płynność jedna gorsza druga, ale ciągle gdzieś tam jest jakaś nadzieja w okienku, że gdzieś tam coś się polepszy, tak? No, ja w dużej mierze kupowałem czas, bo wiesz, ja moim klientem byli użytkownicy internetu, więc to nie był jakiś dostawca, nie wiem, z którym się współpracuje i wystawiasz fakturę, dostajesz pieniądze. Natomiast... No to jaki miałeś pomysł, żeby to skeszować?
Jeszcze raz? Były tam jakieś opcje, nie wiem, płatności, jakiś pomysł, żeby to po prostu skeszować? Za późno wpadłem na to, żeby wprowadzić jakieś opłaty, wymyślić sobie pakiety abonamentowe, tam jakieś powierzchni, że nie wiem, 5 zł za 2 giga, 10 za 100 tak. na tej zasadzie, bo w pewnym momencie spirala problemów, które się pojawiły, w ogóle spowodowała, że ja zacząłem się skupiać na zupełnie innych rzeczach. Okej, okay. No dobrze, też... ale kiedy tworzyłeś to przedsięwzięcie, no to przecież gdzieś tam miałeś wizję zarobienia pieniędzy na tym, no to gdzieś miałeś jakiś model funkcjonowania, że to ci przyniesie później pieniądze, no bo tak, inaczej byś chciałem tego... zarabiać na reklamach. Chciałem zarabiać na reklamach, bo ja wierzyłem w to, że będzie dużo użytkowników, no i oni stosunkowo, powiedzmy, będą z tego normalnie korzystać. No i się udało, miałeś dużo użytkowników. No, jak na tamte moje mentalność, to tam stówę to spokojnie przekroczyłem użytkowników w bardzo krótkim czasie, jak to wystartowało. Potem to zaczęło rosnąć lawinowo, to wydawało mi się, że to jest dużo. No ale tak, tylko koszty transferu... To nie. Dokładnie, koszty transferu na przeliczeniu na reklamę, no to tak kiepsko. Ja kiedyś czytałem artykuł, że YouTube, tak, największa platforma na świecie, jeszcze kilka lat temu, dzisiaj podobno już zarabiają, ale to raczej dzięki wprowadzeniu tych superchatów i tam jakichś takich innych płatnych dodatkowych opcji, ale na początku, jak mieli taki model, że tylko reklamy gdzieś tam były umieszczane, to czytałem taką wypowiedź, nie wiem, kogoś z zarządu, to było kilka lat temu, że oni nawet nie mają pomysłu, co zrobić, żeby zarabiać. No. Słuchaj, mnie zgubiło najbardziej to, że pamiętam Onet, czy jakiś taki portal internetowy większy właśnie, gdzie wszedłem w zakładkę reklama, pobrałem sobie jakiś tam plik i zobaczyłem, że Onetowi za 1000 wyświetleń reklamy płaci się ogromne pieniądze, nie? I to była taka gdzieś tam, no jak na moją mentalność wtedy. Znaczy ogromne. Jeszcze rabat agencyjny, rabat jakiś tam i tak na dobrą sprawę te cenniki, które są na stronie, to dobrze wiesz, że trzeba na połowę liczyć. No tak, ale ja wtedy zasugerowałem się tym, że kurde, fajne pieniądze za 1000 wyświetleń reklamy, tak. A przecież taki Onet ma dużo więcej wyświetleń miesięcznie, no to czytam jakiś portal, no to kurde, ile kasy, nie? No teraz tylko doprowadzić do tego, żeby u mnie było dużo użytkowników, dużo się działo i gdzieś tam jakoś to pójdzie. Kamil, ja tak naprawdę byłem totalnie zielony mentalnie. Ja zacząłem to robić w ten sposób, że zróbmy biznes, a potem sukcesywnie będziemy wymyślać, jak zarabiać. Idea była reklamy jakieś takie, które nie będą przeszkadzać użytkownikom, gdzie zacząłem wymyślać powierzchnię na stronie, gdzie to może być, no i jednocześnie odsłony będą generować wyświetlenia reklam, za to będą mi ludzie płacić. Natomiast spirala, w jakiej się znalazłem później, doprowadziła do sytuacji, w której zacząłem myśleć o tym, żeby napisać wniosek o dotację z Unii Europejskiej. Jakiś tak jeden z programów, nie wiem, czy to była innowacyjna gospodarka, nie pamiętam. No, coś tego typu. Było tego, nawet firmy w podobnym do ciebie przypadkach, tam jakieś bójki były w kolejkach do złożenia tego wniosku, bo tam kto pierwszy złożył, to miał pierwszeństwo jak gdyby w ocenie w jednego roku i wiem, że do bójek dochodziło właśnie przy kolejce do składania. To w ogóle było poza zasięgiem moich wyobraźni, co teraz mówisz. Ja wiedziałem, że sam nie napiszę tego wszystkiego, nie wiedziałem, jaką kancelarię wybrać, komu zaufać, kto mi by w tym pomógł i w ogóle czy to ma sens, czy to ma rację bytu. I w pewnym momencie chyba w zasadzie, no tak to się potoczyło, że portal trzeba było zamknąć i pojawiły się długi. Po prostu pojawiły się długi, nie? Mądrością moją tylko było to, że nie wziąłem żadnego kredytu bikowego, tylko jeżeli coś było, to wszystko poza w ogóle bikiem, żeby sobie nie zepsuć historii bankowej, więc przede wszystkim ja też nie miałem w ogóle opcji wzięcia kredytu, no bo skąd? Jak no dobrze, ale nawet jeżeli wziąłeś takie kredyty, no to potem jak ich nie spłacasz, to i tak chyba trafiasz do biku, nie? No i właśnie, co się okazało, ja mając mnóstwo chwilówek, bo to się stała taka pętla, że słuchaj, ja miałem chyba wszystkie możliwe chwilówki, jedna spłacała drugą, to przez chwilę funkcjonowało, czas kupiłem. Jedyne, gdzie byłem wpisany, to byłem wpisany do KRD. Okej. I co było fajne w KRD, no to jak wiesz, spłacisz swoje zobowiązanie, historia znika, nie ma czegoś takiego, że ktoś cię sprawdza, weryfikuje i widzi, że ty kiedyś miałeś niespłacone jakieś zobowiązania. Po prostu ślad zanika. Tego nie wiedziałem. Wiem, że czytałem z tydzień, dwa tygodnie temu artykuł, że tam jest około 3 milionów przedsiębiorców chyba w tym krajowym rejestrze długów i średnio 30 tysięcy na przedsiębiorcę jest zadłużenie.
Bardzo możliwe. O ilości użytkowników też słyszałem, znaczy, natomiast jeżeli nie znam tam bardziej. Przepraszam, trochę źle powiedziałem. Jeżeli już jesteś w KRD jako przedsiębiorca, to z tego co pamiętam, to statystycznie masz 30 tysięcy długów. Tak? Czyli powiedzmy jedna osoba, co ma kilka milionów, plus trochę ludzi, którzy mają po 10 tysięcy złotych. Tak to mniej więcej bywa. A szukałem tego do takiego artykułu. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, kiedyś na naszym MBA-u zrobiłem. No, mamy grupę 50 ludzi, no, zatrudniających 10 osób tak średnio, tak? Mhm. Są tacy, co nie, ale są tacy, co 200 osób, no, ale tak 10-15 to tak średnio. Taka gromada ludzi, przedsiębiorców, no nie amatorów, nie jakiś nie wiadomo kogo, ale też nie amatorów. I zapytałem się, kto z nich jest w stanie upadłości. No to jedna osoba podniosła rękę na 50, a potem przeczytałem te dwa punkty, które definiują z mocy prawa, czy spółka jest w upadłości, czy nie. Wystarczy, że się na jeden zakwalifikuje i się jest już w stanie upadłości. Przeczytałem pierwszy, to połowa podniosła rękę, przeczytałem drugi, 80% podniosło rękę, więc ludzie nawet nie wiedzą, że są w stanie upadłości. No tak, bo tam kwestia była, jak pamiętam, a propos upadłości, że tam chyba jak ileś faktury nie płacisz, czy jest po terminie z płatnością, tak, to już teoretycznie się kwalifikujesz pod ten jakiś tam punkt jeden. Z dokładnie. Dwie faktury niezapłacone w terminie i że twoje zobowiązania, nawet te w terminie, ale twoje zobowiązania nie mogą być wyższe niż wysokość aktywów. W 2016 roku to się trochę ulepszyło, bo było trochę afer z tym związanych, że tam, wiesz, firma, która ma milionowe obroty, tam, wiesz, nie zapłaciła, bo zgubiła jakieś dwie faktury za coś tam i od razu był wniosek o upadłość od tych wierzycieli. I tak dalej, i tak dalej. Więc w 2016 trochę zliberalizowano te przepisy, ale w takim sensie, że nadal są te same wymogi, tyle że sędzia może zinterpretować. O, no, sędzia może zinterpretować to, że może na przykład odrzucić taki wniosek o upadłość, a nie będzie z automatu procedowany, jeżeli masz dwie niezapłacone faktury, bo być może są jakieś inne argumenty, bo na przykład prezes zmarł. A on miał login i hasło do konta. Nie? I tak dalej, i tak dalej. No dobra, ale nie o tym. Czyli co? Wielkie marzenie, wielka firma, wielki sukces. Ty już sobie gdzieś tam liczysz pieniądze, jakie zarobisz za 50 lat, a tutaj niestety nie, koszty transferu. Jeszcze nie wyszedłem z boksa, a już lipa, dosłownie mówiąc. Ale już sobie wyobrażałeś, jak to się wszystko ciągnęło do góry, jak to zaczęło stać, to podejrzewam, że już sobie wyobrażałeś jakieś takie wizualizacje, a tutaj koszty transferu były dużo wyższe niż koszty, znaczy niż zysk z jednej emisji reklamy. I co? I dupa. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że jest koniec, no bo już nie byłem w stanie spłacać zobowiązań. Nie wchodziła, wiesz, w ogóle okazało się, jak sobie to wszystko podliczyłem, to łącznie tam z tatą i z tymi wszystkimi zobowiązaniami, jakie miałem, to ja miałem ponad 100 koła zobowiązań, więc jak na 20-latka, no to daj spokój w ogóle, nie ma o czym rozmawiać. Nie wchodziła w grę w ogóle kwestia, nie wiem, pracy, no bo już czytałem w internecie od razu, bo wiadomo, jak upadasz, to masz mnóstwo czasu, żeby poczytać o tym, jak teraz wyjść z problemów, albo jak odnieść sukces i tak dalej, więc ja tego czasu miałem mnóstwo. I pierwsze, co zrobiłem, to zacząłem wpisywać w Google pytania na temat tego, jak uwolnić się i jak uniknąć komornika, bo to, co mnie w tej sytuacji najbardziej przeraziło wbrew pozorom, to nie to, że mam długi i mam problemy, to było straszne, ale bardziej bolało mnie to, że przyjdą do domu, gdzie mieszkam, zabiorą telewizor, który nie jest mój, tylko na przykład moich rodziców. A mogą. I już mnie w ogóle wywalą z domu, dosłownie mówiąc, nie? A po drugie presja ze strony domu, wiesz, to wszystko, co się wydarzyło, było no, bardzo ciekawym przeżyciem. No i na jednym z forów oczywiście znalazłem taką poradę na temat, jak uniknąć komornika, spłać swoje zobowiązania. Ale gdzieś tam dalej zacząłem. Michale, jakby nie patrzeć, to bardzo skuteczna rada. Jeżeli spłacisz, to komornik nie będzie cię nachodził. I gość miał rację, przekonałem się o tym dopiero po paru latach, jak spłacałem zobowiązania od tamtego czasu. Natomiast zacząłem szukać w internecie informacji na temat tego, jak uwolnić się od komornika i jak no, być nieruszalnym przez komornika. No i między innymi ktoś napisał na forum jakimś tam internetowym, nie wiem nawet gdzie to było, że przede wszystkim, jeżeli nie masz nic na siebie, to jest dobrze, ja na siebie nic nie miałem. Czy był samochód, no jakiś tam, który zwykły, no więc to się rozwiązało. No i wymeldować się z domu. Jak nie masz meldunku, to komornik nie ci nie przyjdzie, nic nie zajmie, no bo gdzie? Tak? No, niech cię szuka, niech szuka wiatru w polu. Znaczy no, wymeldować to tam tak na dobrą sprawę niewiele sensu prawne daje, ale no, lepiej nie być nigdzie wtedy rzeczywiście, żeby nie było żadnej podstawy.
Dało to, że jak przychodzili komornicy do domu i to wiesz, kolejkowo dosłownie, to moja mama pokazywała kartkę, że ja tu nie mieszkam i sorry, tutaj mnie nie ma, no wyjechałem, bo też tak trochę było i szukajcie, a znajdziecie, dosłownie. Więc czy to jest twoja historia, jak się znalazłeś w Wielkiej Brytanii? To jest początek tej historii, no bo właśnie potem zaraz zacząłem zastanawiać się, jak w ogóle z tego wyjść. No i nie wchodziło w ogóle w grę to, żeby pracować na umowie o pracę, czy w ogóle gdziekolwiek, no bo od razu by ci komornik zajął wszystko, więc szkawką by się to odbiło. Po drugie, ile bym musiał zarabiać i ile pracować, żeby 100 koła zobowiązań spłacić. No, więc 100 ja też nie koła razy jakieś 10-14% rocznie, no bo to jest jakieś 14 tysięcy samych odsetek. Komornik zabiera połowę wypłaty, ale nie więcej niż, żeby ci minimum zostało, tak pi razy oko. No, perspektywy kiepskie w Polsce są i raczej skłaniające ku temu, że osoba z takimi poważniejszymi problemami finansowymi jest skazana na czarny rynek, jeżeli chodzi o pracę, bo nawet jeżeli znajdzie się pracę za te 4 tysiące, co jest w Polsce dużo wyższą niż średnia pensją, bo jednak mediana u nas jest tam 2200 na rękę, czy 2700, nie pamiętam dokładnie, no to i tak komornik ci zostawi te 2000. 2000, czy się da utrzymać? Jako kawaler podejrzewam, że tak. Jakiś pokój za 600 zł. Tak, ale jeżeli się jest młodym człowiekiem w kwiecie wieku, że tak powiem, i cała ta przyszłość, rodzina i tak dalej przed tobą, utrzymać rodzinę, za to się po prostu fizycznie nie da i człowiek jest zmuszony albo do wyjazdu, albo do jakiejś pracy na czarno. Więc no, ja nie zabiłem w sobie ducha walki, jeżeli chodzi o bycie przedsiębiorcą. Śmiałem się tylko w duchu, no gratulacje Michał, dopiero zacząłeś, już pokazałeś klasę. W zasadzie to ci powiem tak szczerze z perspektywy czasu, że bardziej takie wewnętrznie dołujące to było to, jak moja rodzina na to wszystko zareagowała, ta bliższa i ta dalsza, to byłem w ogóle u nich skreślony. Tak, te pisma, które przychodziły co chwilę, nie? Z drugiej strony, wiesz, też było coś takiego we mnie, że zaciskałem zęby i mówiłem, że zobaczymy, nie? I ja wam jeszcze pokażę. I to tak mniej więcej, takie coś we mnie się wtedy pojawiało, taki wewnętrzny bunt. No i między innymi w taki właśnie sposób zaczęła się też moja trochę przygoda z Wielką Brytanią, ale w pewnym sensie, no to jest w ogóle najlepsze, co powiem, trochę ty się do tego przyczyniłeś. O. Bo dla mnie Wielka Brytania i w ogóle idea prowadzenia biznesu gdzieś za granicą to była w ogóle poza zasięgiem wyobraźni jakaś możliwość. No i nagle pojawia się Kamil, który pokazuje, jak na chusteczce się wypisuje faktura, ona jest ważna i ja tak patrzę, tak wiesz, przyglądam się tam, mówię, wow, nieźle, nie? I wiesz, co ci powiem, Michale? Nadal jest ważna, bo teraz w Polsce już się na chusteczce nie da, bo jednak jest ta, wiesz, ten plik kontrolny, że tą fakturę musisz dać do księgowego, który to przeklepie w komputer, wyeksportuje do Urzędu Skarbowego. Tak, dokładnie. A no i też wiesz, i też przede wszystkim zacząłem też gdzieś widzieć i czytać i się w ogóle konsultować w temacie takim, że jak masz spółkę w Wielkiej Brytanii i nawet ona ma konto w polskim banku, no to praktycznie no, nie ma opcji, żeby ci komornik zdał pieniądze, bo jesteś za mały, musiałbyś mieć wiadomo, jakie długi zobowiązania i jak ambitnego komornika, żeby mu się chciało tam jechać. Niekoniecznie komornika, bo komornik jest tylko narzędziem, takim jak młotek. Chodzi o wierzycieli. Jakie oni podejmą działalności. A podejrzewam, że większość tych wszystkich długów to jednak instytucje państwowe typu ZUS, Skarbówka i tak dalej, a oni, umówmy się, nie są za bardzo skuteczni, jeżeli chodzi o ściągalność takich niewielkich kwot dla nich, no bo dla nich kilkadziesiąt czy 100 tysięcy to na pewno nie są wielkie kwoty i robią to według wykazu zrobić to i z automatu procedurami, że to nie jest prywatna osoba, która jakoś tak specjalnie będzie wymyślać, więc tak, aczkolwiek, no gdyby wydali jakiś europejski nakaz zapłaty, to by mogli zająć udziały w LTD, ale no, kto kupi udziały w LTD, jak tam nie ma żadnego majątku na tym LTD, no, nawet spółka ZO. Ja też mam podobną historię do twoich, gdzie też Skarbówka i ZUS gdzieś tam mi zajęcia robiły na jakieś 70 tysięcy złotych, no to miałem przez kilka lat zajęte udziały swoje w różnych swoich spółkach. Ze spółki pieniędzy ruszyć nie mogli, więc to funkcjonowałem. Co najwyżej nie mogłem sprzedać udziałów, no bo były zajęte przez komornika, więc to
to był taki tutaj minus tej działalności, ale tak jak najbardziej można prowadzić spółkę, będąc zadłużonym jako osoba fizyczna i jak gdyby spróbować może niekoniecznie spróbować jeszcze raz, to nie jest też takie fajne i przyjemne prowadzić firmę jak spółkę z długami, ale jest jak najbardziej możliwe, że nie jest się skazanym na prowadzenie tej jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie cholera, nie wiem, przyjdzie komornik do warzywniaka i zabierze pieniądze z kasy normalnie. Gdyby to było jako spółka z ONO, to już troszeczkę byłoby ten szczebel utrudniony. Aczkolwiek też, skoro już poruszamy ten temat, to musimy pamiętać, że komornik nie jest w ogóle zobowiązany do zajmowania rzeczy, które do ciebie należą. Komornik może zająć wszystko, czego używasz. On się nie musi pytać, czy to jest twoje, czy to jest nie twoje. Może zająć dokładnie wszystko. Zobaczy cię w samochodzie, zajmie ci samochód, jeżeli będzie taki bardzo ambitny, zajmie ci samochód i dopiero ta osoba, której samochód jest własnością, ma 7 dni na wniesienie sprzeciwu, żeby sąd zwolnił z tego zajęcia. Więc teoretycznie nieważne, gdzie mieszkasz, nieważne, co się dzieje, to jeżeli komornik cię tam zastanie, to może na złość zabrać telewizor i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc a to już długo by opowiadać. Właśnie tego chciałem uniknąć, szczególnie w domu, bo to było najbardziej dla mnie takie przerażające, że osoby niewinne z mojego powodu i moich błędów będą cierpieć i no tak do tego podchodziłem. No i wtedy pojawiła się idea tego, żeby zarejestrować firmę w Wielkiej Brytanii. I jak się mam powiedzieć, dlaczego zarejestrowałem spółkę w Wielkiej Brytanii, to chyba dlatego, żeby w ogóle zacząć od nowa. Żeby mieć ten komfort psychiczny, że mogę spokojnie pracować nad czymś nowym, coś znowu wymyślić i coś robić. I tak naprawdę Kamil przez długi okres tam początkowy, tam co najmniej 4-5 miesięcy, ja się uczyłem w ogóle, jak się prowadzi firmę w Anglii. Przecierałem w ogóle szlaki, bo... To się dużo nauczyłeś, muszę ci powiedzieć. Wiele nie było do nauki. No właśnie. Bardziej były, powiem ci, takie problemy natury technicznej, typu jak otworzyć konto w polskim banku, bo w tamtych czasach, jak nawet kontaktowałem się z bankierami czy z kimkolwiek, to nie mieli pojęcia. Niech pan przyśle dokumenty i nasz dział prawny się wypowie, co potrzeba. To na tej zasadzie dokładnie było. No i dostawałem informację zwrotną pod tytułem trzeba, nie wiem, przetłumaczyć dokumenty, jakiegoś apostyla załatwić i tak dalej. Natomiast zacząłem sobie funkcjonować, wszystko działa. Wpadłem na pomysł, że skoro mam doświadczenie w tworzeniu portali, stron, to może jakąś agencję interaktywną prostą założę, zwykłą, łatwą. Jakieś tam pierwsze zlecenia zrobiłem, fajnie, coś się zaczęło dziać. Ale po pewnym czasie przyszła idea tego, że biuro księgowe i jedna z osób je reprezentujących tutaj zaprosiła mnie do tego, żebym pozyskiwał klientów dla tego biura. Czyli to był taki okres, gdzie właśnie wtedy zaczęło się stawać to popularne i w dużej mierze przede wszystkim dotyczyło to ludzi, którzy w Wielkiej Brytanii byli bądź wyjeżdżali albo chcieli tam prowadzić biznes i po prostu szukali kogoś, kto ich poprowadzi z obsługą w języku polskim. Ale to też nie był powód, dla którego ja zacząłem. Ja zauważyłem coś takiego, że jak ja chciałem właśnie poprosić kogoś o poradę, jak założyć konto w banku, to biuro księgowe mówiło: sorry, my jesteśmy biurem księgowym, my nie mamy pojęcia. Możemy panu jakiegoś tam klienta polecić u nas, który to zrobił, i pan zaczerpnie opinii. No i takich sytuacji było mnóstwo. Coś, co dotyczyło polskiej strony, typu, nie wiem, czy spółka LTD może być udziałowcem w polskiej spółce. Dla biura księgowego w Wielkiej Brytanii to była wiedza poza zasięgiem, bo oni działali w Wielkiej Brytanii, oni mnie wysyłali, nie wiem, trzeba do jakiegoś prawnika, doradcę podatkowego zaczerpnąć opinii. Tak. I w pewnym momencie sobie tak pomyślałem, kurde, moje problemy w jakimś tam stopniu no nie są zwykłe i prawdopodobnie ludzi, którzy takie problemy mogą mieć, będzie więcej. No i zgodziłem się na to, że dobra, okej, mówię, mogę działać jako, powiedzmy, ten pośrednik, który będzie zdobywał klientów, ale z jednym zastrzeżeniem, nie zgadzam się na to, żeby robić to dla biura księgowego, ja stworzę firmę doradczą, która będzie po prostu przepuszczać przez siebie klientów i łączyć tak jakby dwie strony. Tylko mi też zależało na tym, że klienci nie kontaktowali się, chyba mnie zacięło, mam wrażenie. Już nie, wróciłeś. Tylko mi też zależało na tym, że klienci nie kontaktowali się z biurem księgowym, bo nie chciałem, żeby to było robione. Jeżeli gdzieś moje nazwisko się pojawia, to chcę, żeby to za to brać odpowiedzialność, bo żeby nikogo absolutnie nie oszukać, nie skrzywdzić i tak dalej. I powiedziałem, dobra, zakładam firmę, z wami jako biurem księgowym podpisuję umowę, ustalamy sobie swoje stawki za rozliczania klientów, ja sobie doliczam swoje za obsługę klientów, ale klienci wam głowy nie zawracają. Tak. I to było niezwykłe, bo nagle zobaczyłem, że ludzie mają te same problemy, które mam ja,
a ja potrafiłem te problemy rozwiązać. I biura księgowe nie potrafiły tych problemów rozwiązać. I w pewnym momencie sobie mówię, no kurde, to jest aż chyba za genialne i za super, żeby było prawdziwe, więc co zrobiłem? Zadzwoniłem do każdej konkurencji, jaka była na rynku w Wielkiej Brytanii i jako klient porozmawiałem z nimi na zasadzie, że chcę założyć spółkę i zadawałem niewygodne pytania. I Kamil, w większości przypadków byłem odsyłany z taką samą informacją, typu my jesteśmy biuro księgowe i my, no, no sorry, tak, no bo, mamy pojęcie. Ale no, nie było takich informacji, nadal nie ma takich informacji, nie ma ludzi, którzy potrafią odpowiedzieć na jakieś takie pytania, że rzędu jest jakiś problem na natury dwóch krajów. To się bardzo rzadko zdarza, żeby ktoś w ogóle przeczytał to porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania i wiesz, nie zrozumiał. To jeszcze ze zrozumieniem, tak? I tylko ciągłe pytania, czy mogę zrobić to i czy mogę zrobić tamto i tak dalej, i tak dalej. A to no mało jest takich ludzi. I to było moją siłą, jeżeli chodzi o ten biznes. I go tak po prostu zacząłem, i tak go zacząłem rozwijać, gdzie po prostu w ekspresowym tempie zdobyłem wiedzę doświadczonych ludzi, księgowych, prawników, doradców, no bo działało to w sposób prosty. Klienci mi zadawali trudne pytania, bardzo trudne pytania, więc ja te pytania wysłałem do księgowego, do jakiegoś tam prawnika w Anglii, otrzymywałem odpowiedź i wysłałem klientowi, jako ja. I dzisiaj budowała baza wiedzy, tak? Baza wiedzy poszerzała się ogromnie, a ja jestem człowiekiem dość ambitnym, a nawet bardzo ambitnym, więc byłem otwarty na wszystko, co do mnie spływa. No i też miałem szczęście do tego, że tak, w tamtym w ogóle czasie, ponieważ miałem doświadczenie w tworzeniu stron internetowych i wychodziłem to całkiem nieźle, na tle rynku moja strona wyglądała tak profesjonalnie, że Kamil, przyciągałem mega trudnych klientów. Oni mnie tak wiele nauczyli, że w głowie się nie mieści. To nie trzeba było przyciągnąć tych łatwiejszych? Nie trzeba tych łatwiejszych przyciągnąć, tylko tych trudniejszych? Też tacy byli, ale uwierz mi, że jak na przykład klient się ze mną spotykał, bo na przykład no, nie do końca był pewien, czy dobrą firmę wybiera i powiedzmy jechałem do tej Warszawy czy gdzieś tam, to jak żeśmy siadali na spotkaniu, zadawał mi trudne pytania, a ja śpiewająco mu odpowiadałem, no to okej, okay, dobra, widzę, z kim mam do czynienia. A po drugie, to też było tak, że jednak ci ludzie dzwonili do kilku biur księgowych, widzieli, jak są obsługiwani, jak jest prowadzona rozmowa i bardzo często wracali do mnie. I to było moją siłą i przewagą nad rynkiem i dlatego ja przede wszystkim od samego początku chciałem stworzyć firmę, która nie jest biurem księgowym, tylko jest marką zajmującą się obsługą biznesową klientów. I sukcesywnie, krok za krokiem, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem poszerzałem oferty i horyzonty. Ale ponieważ ja się czułem bardzo niepewnie, bo też byłem młody i bardzo niskie poczucie własnej wartości i po drugie rodzina, która mnie też trochę skatowała psychicznie, ja zacząłem otwierać się na konkurencję i tak jak powiedziałeś dzisiaj, że byliśmy samą konkurencją. Powiem ci szczerze, że z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że żadną konkurencją nie jesteśmy i nie byliśmy, bo tak naprawdę ja współpracuję z wieloma firmami w Wielkiej Brytanii i biurami księgowymi, nawet które ty znasz, o których słyszałeś. I z każdego biura coś wyciągnąłem dla siebie. Czegoś się nauczyłem. Jedni są dobrzy w jednym, drudzy są dobrzy w drugim. I nie chciałem się blokować na to, żeby też mieć jedno biuro do współpracy. I przede wszystkim znać też rynek i przede wszystkim zadbać o to, żeby zaraz mi konkurencja nie napisała jakichś chamskich, negatywnych opinii, żeby mnie po prostu zniszczyć albo wykurzyć z rynku. Więc my mieliśmy przyjęte relacje biznesowe partnerskie i do dzisiaj tak jest z wieloma firmami. Jeżeli jedna firma nie jest w stanie mi w czymś pomóc, to idę do innej, ale wiesz, wszyscy zarabiamy pieniądze, mamy klientów, jesteśmy zadowoleni. Problemy, z jakimi ja się zmierzyłem, jeżeli chodzi o takie działania, bo to odkryłem po paru latach, że to się nazywa pięknie outsourcing usług księgowych, biznesowych, jakkolwiek nazwać, jest taki, że ja tworzyłem super relacje z pracownikami tych biur księgowych. Wiesz, dzwoniłem, nawet nie, czasem nie musiałem się przedstawiać, wiedzieli, gdzie mnie przełączyć, z kim chcę rozmawiać, co chcę zrobić. Ale niestety wadą tego rozwiązania jest to, że no, ludzie zmieniają pracę, odchodzą, no i wiesz, przychodzi ci ktoś nowy, niekoniecznie okazuje się, że jest kompetentny, że chce mu się pracować w tej branży, być może się pojawił nie wiadomo dlaczego i skąd, może był, nie miał wyjścia. No i też zdarzyły się takie sytuacje, że niestety gdzieś tam, wiesz, dostawałem po uszach. Coś było nie tak zrobione, więc świeciłem oczami przed klientami. No wziąłeś pośrednictwo na siebie w końcu, więc... Tak, ze mną klienci podpisywali umowy, ja to wszystko zabezpieczałem, ja za to wszystko odpowiadałem, ale dzięki temu też miałem nad tym pełną kontrolę i przeze mnie przechodziły pieniądze. Ja dbałem o to, żeby wszystko się rozwijało, więc absolutnie tego nie żałuję. Uważam, że to jest w dzisiejszym świecie super opcja, jeżeli chodzi o poszerzanie horyzontów i usług w twoim biznesie, bo naprawdę na rynku jest mnóstwo wartościowych ludzi i firm, które mogą ci pomóc i wbrew pozorom są otwarte na współpracę. Tylko, że też to, co powiedziałem, ja czułem się młody i niedoświadczony i bałem się
trochę konkurencji, więc co zrobiłem? Zrobiłem to, co każdy robi, kiedy się czegoś boi. Nie dopuściłem do tego, żeby rynek mnie w jakiś sposób wciągnął, zjadł, połknął i wypluł. Więc sukcesywnie co 2 miesiące, to 3 miesiące poszerzałem, rozbudowałem, rozwijałem stronę, żeby super wyglądała, żeby ogólnie usługi się poszerzały i horyzonty się poszerzały. I jak pisałem do konkurencji, na przykład mojej, nie wiem, nawet Wielkiej Brytanii, o współpracę z kolejnym biurem księgowym, to pisałem nie na takiej zasadzie, że dzień dobry, nazywam się Michał Cęcek, reprezentuję taką i taką firmę, czy chcieliby Państwo ze mną współpracować? Ja pisałem maila w stylu takim: dzień dobry, nazywam się Michał Cęcek, reprezentuję globalną firmę biznesową, która świadczy takie i takie usługi, ma takich i takich klientów, wpływowych, niewpływowych, z większym kapitałem, z mniejszym kapitałem, i chcę z Państwa pośrednictwem, za Państwa pomocą dostarczać rozwiązanie biznesowe dla tych klientów w Wielkiej Brytanii. Czy są Państwo zainteresowani współpracą? I zaraz od razu było: dzień dobry, przekieruję pana maila do konkretnej właściwej osoby w naszej firmie. Najczęściej się odzywali do mnie prezesi, CEO i tak dalej, albo ci dyrektorzy sprzedaży. No więc ja otwarcie siadałem, bez ogródek, bo już taką pewność w sobie miałem, że panie taki, mam taką i taką wizję, chcę mi dostarczać tyle i tyle klientów, będę to robił, chcę ich obsługiwać, chcę tylko kogoś, kto będzie sprawnie, rzetelnie, profesjonalnie wykonywał usługi po tamtej stronie. Proponuję takie wynagrodzenie, co pan na to? No super, fajnie to wygląda, no może byśmy jeszcze troszkę gdzieś tam porozmawiali o finansach. I mówię: okej, rozmawiajmy o finansach. Co się panu nie podoba, albo co się panu podoba? Jasne. Wie pan, ja nie chcę pana traktować jak konkurencję, ja po to się kontaktuję z panem, że chcę, żebyśmy coś fajnie wspólnego stworzyli, i w taki też sposób chcę, żeby pan do mnie podchodził, bo może nie trafi przez to do pana wielu klientów, którzy trafią do mnie, ale i tak pan ich obsługiwać będzie, więc i tak pan pieniądze zarobi. No i myślę, że taka otwartość z mojej strony doprowadziła do tego, że w wielu krajach działałem i działam z wieloma ludźmi, firmami, ich znam, współpracujemy, mamy o sobie dobre wspomnienia, relacje czy opinie, i no, nie znajdziesz w internecie na temat mojej firmy negatywnych komentarzy, poza jednym artykułem dotyczącym mojego klienta, ale to jest w ogóle zupełnie inna rzeczywistość, więc ja się cieszyłem z tego, że w taki sposób sobie to wszystko rozbudowałem, i wielokrotnie były takie sytuacje, Kamil, że do mnie przychodził klient i mówił do mnie: panie Michale, pan ze mną najlepiej porozmawiał, pan najwięcej mi poświęcił czasu, ja czułem i słyszałem, że panu zależało na moim biznesie, nigdy też nie potraktowałem żadnego, nawet mojego klienta, w taki sposób, że nie jesteś dla mnie, wręcz przeciwnie, życie mi pokazało parę razy, że ci mali klienci, tacy wiesz, beznadziejni, jakby ktoś to powiedział z perspektywy biznesowej, jakimś cudem znają takie i takie osoby, które do mnie trafiały później przez rekomendacje, i ja w dużej mierze swój biznes budowałem poprzez rekomendacje. Ja nie inwestowałem w Google AdWords, w LinkedIny, i do dzisiaj w zasadzie mam te sfery nieuzupełnione, a klienci cały czas się pojawiają, więc było to dla mnie bardzo budujące i była to fajna informacja zwrotna, bo było też mnóstwo klientów, którzy wybrali moje usługi, bo widzieli, że na przykład ja też działam w innym kraju, więc pojawiały się takie koncepcje w ich głowach, że jakbym coś chciał zmienić, no to będę to mógł zrobić, bo pan też to obsługuje, więc będę to w ramach jednej firmy mógł przeprowadzić. A że tą obsługę wykonywałem, no to no, tak to się zaczęło. No właśnie, tutaj się chcę trochę dopytać, jak sobie poradziłeś z tym, z tą ilością nagłą ludzi, bo ja tutaj, moje tutaj przedsięwzięcia podobne padły w pewien sposób ofiarą sukcesu. Byliśmy w tym sensie, że no gdzieś tam kiedyś, nie wiem czy pamiętasz, jeszcze za Tuska były takie 3 próby wprowadzenia cenzury w internecie. Jakieś akta było, potem jeszcze jakieś, było tak, że jak miałeś nawet jakieś wideo na stronie, to chcieli, żebyś się rejestrował w sądzie, że masz bloga, coś tam. Były takie 3 próby. W końcu kolega, który prowadzi Radio Kontestacja, się wkurzył: ty, przecież mnie tu, zaraz mnie tutaj ocenzurują, przecież my tu takie rzeczy na rząd mówimy, że to nie ma szans. I wziął, założył spółkę w UK-u. To już było, jeszcze dinozaury chodziły i kopaczowa nie rzucała, tak? I on mi tak się chwalił, że tam tak prosto i tak dalej, tak, wiesz, opowiadał to wszystko. Ja mówię, no to muszę tego spróbować. Muszę tego spróbować, bo ja tu w Polsce znam KRS, gdzie zmiana prezesa trwała 92 dni, ostatnio, w tym roku, tak? A versus Companies House, gdzie to mogę zrobić w 2 minuty, logując się, tak? I wszystko funkcjonuje fajnie. I zadzwoniłem po prostu do kolegi. Nawet, wiesz, nawet to nie był mój kolega, to jest po prostu, był po prostu człowiek, którego gdzieś tam z maili znałem,
z którym niedawno prowadziłem audycję, bo ja tę audycję już dosyć długo prowadzę, tak? Po prostu z nim rozmawiałem, wiem, że on jest z Anglii i że tam prowadzi biznes, nie? I tak dalej, no to poprosiłem go, słuchaj, czy mógłbyś mi pomóc założyć tam firmę w Anglii, bo ja w ogóle nawet nie wiem, o co chodzi. I słuchaj, rozmawiałem z nim przez telefon, podjeżdżam do bloku, wtedy w bloku mieszkałem, podjeżdżam na parking przy bloku i podczas tej rozmowy właśnie zadzwoniłem do niego, jak już wysiadłem z samochodu i sobie skończyłem rozmawiać, jak już byłem przy drzwiach. I powiedział, żeby tylko dowód mu zeskanować, wysłać i za godzinę mi wysłał spółkę zarejestrowaną. Nie? I tak to, tak to było fajnie. I wiesz, to ja potem zacząłem opowiadać, jak już zacząłem coś tam funkcjonować, jak jakieś takie drobne operacje, jakieś tam, wiesz, rejestracja domen, żeby to była przez tamtą spółkę i tak dalej, takie różne początkowe rzeczy. To też zacząłem innym opowiadać, a że no jestem w takim środowisku, jakim jestem, i ludzie też chcieli spróbować. Nawet nie chodzi o to, żeby, wiesz, żeby biznes jakieś nie wiadomo jak wielkie robić, to też chcieli spróbować, bo nie wierzyli, że jest tak łatwo. W końcu, jak zaczęliśmy gdzieś tam rozmawiać, to setki osób prosiło właśnie mojego kolegę, żeby też mu pomóc. I przez przypadek otworzył firmę księgową, ale to wiesz, na takiej zasadzie, że człowiek, który zajmuje się pośrednictwem pracy, agencje pracy, że tam sprzątaczki tutaj, jakieś takie, wiesz, i mały przedsiębiorca i go ludzie zaczęli prosić, żeby pomógł im zarejestrować spółki ZO w ilości kilkuset nowych spółek rocznie. To wyobrażasz sobie człowieka, który nagle staje przed takim problemem, wyzwanie, obsługa spółek, rejestracja i tak dalej, zatrudnienie 10 nowych osób, to trzeba zrobić z nich zespół, nauczyć wszystkiego, to jest masa błędów i wiesz, było dużo klientów, to nagle się, wiesz, problemy z odpowiedzią, bo trzeba było długo czekać na odpowiedź, i tak dalej. Wiadomo, o co chodzi, obsługa klienta, dopiero potem to musiał. No, jak ty sobie z tym poradziłeś? Pierwsza rzecz, jaka wyróżniała mnie na rynku, to było to, że moje usługi nie należały do najtańszych. Znaczy, były oczywiście droższe od rynku, więc to eliminowało falę takich klientów, którzy byli tak zwanymi zbieraczami ofert, wybierali sobie tą lepszą, która im bardziej z finansowego punktu widzenia się pojawiała. Okay. Bo niestety, nawet pomimo takiego biznesu i takiej branży, są ludzie, którzy będą o 50 zł się z tobą targować, nie widząc, wiesz, szerszej perspektywy tego, co masz do zaoferowania i że to nie do końca też o to powinno chodzić. Przede wszystkim to, co ja też zrobiłem. Ja od samego początku nauczyłem klientów, jak prowadzić biznes w Anglii. Ja im na początku poświęciłem mnóstwo czasu każdej osobie. Odpowiedziałem na dziesiątki pytań po to, żeby trochę mi, raz, że nie zawracali głowy, a dwa, żeby czuli się pewniej i bardziej komfortowo, a zgłaszali się do mnie naprawdę z jakimiś faktycznie skomplikowanymi rzeczami. Czy to, jakie przygotowałem poradniki, czy jakieś trochę samouczki, czy po prostu, wiesz, widząc to, że problemy są podobne i pytania są podobne, ja miałem gotowe odpowiedzi, więc to było czasami trochę kopiuj wklej z lekką modernizacją treści, kontentu i tak dalej. Problem największy, jaki się... I co jeszcze było też ważne, to jest to, że jak ja zaczynałem w 2012 roku, 2012-2013, to był jeszcze okres, kiedy ludzie pytali, co to jest spółka LTD, z czym to się je, a czy to można, a czy tamto można. Tak. Dopiero 2-3 lata później był taki okres, kiedy ludzie dzwonili, dzień dobry, chciałem założyć spółkę LTD, wszystko już o niej wiem i chciałem to na przykład zrobić z panem. Natomiast mi nie zależało też na tym, żeby być firmą masową, ponieważ to, co zauważyłem właśnie w biurach księgowych w Wielkiej Brytanii, że jak jest za dużo klientów, to są źle obsługiwani, są beznadziejni ludzie zatrudniani do obsługi, do kontaktu. Odbiera ci telefon gość, który po prostu, wiesz, sprawia wrażenie, że najchętniej to dzisiaj by, nie wiem, rzucił tą pracę i w ogóle w cholerę poszedł, a nie skupił się na tym, co ma zrobić. I to była moja bardzo ważna... Ale wiesz, to na rozmowie kwalifikacyjnej to jest zawsze młody, ambitny, szybko uczący się, wiesz, i tak dalej. Otwarty na wyzwania. Tak, otwarty na wyzwania. No, zgadza się. Natomiast ja też, mi też nie zależało na tym, żeby świadczyć usługi od razu dla ogromnej ilości ludzi. Ja przede wszystkim chciałem mieć grono klientów, dzięki któremu będę się mógł utrzymać, spokojnie rozwijać, nie martwić się o finanse, uczyć się biznesu, czytać książki, rozwijać się, wprowadzać nowe rozwiązania, testować, zmieniać, udoskonalać. I dopiero później, jak będę przygotowany na to, żeby osiągnąć, powiedzmy, ten sukces, no to wtedy gdzieś tam otworzy się na to, że ci klienci lawinowo będą się pojawiać.
Moją przewagą też to, co zrobiłem, co do dzisiaj praktykuję i to jest właśnie piękne doświadczenia, które miałem wcześniej, to jest to, że mam w tym momencie około 170 domen internetowych, 178, coś takiego. To są domeny typu spółka ltd.pl, to są domeny typu firma w Polsce.pl, które w chwili obecnej na przykład nie działają, bo przygotowuję tam różne serwisy teraz nowe i tak dalej, ale te domeny mam i je miałem. I jak uruchomiłem taką bardzo profesjonalną stronę internetową pod domeną spółka ltd.pl, to ona się sama wypozycjonowała w Google, więc nie musiałem w ogóle myśleć o kosztach, bo jak ktoś wpisywał spółka LTD, to od razu się pojawiał mój serwis. I takie przebudzenie dużej mocy i niezwykłe dla mnie doświadczenie, które się pojawiło w 2014 roku, właśnie spowodowało, że tych klientów zaczęło przybywać bardzo dużo. Skontaktował się ze mną człowiek, który na początku się nie do końca przedstawił, kim jest. Okazało się, że jest dziennikarzem portalu na temat.pl i poprosił mnie o komentarz w kwestii prowadzenia biznesu w Wielkiej Brytanii. Wtedy, kiedy LPP, które jest właścicielem Kropa i tych Rezerwów i tych innych firm, przenosiło się na tak, Cypr. Okay, kumam. Ja w portalu na temat mam do dzisiaj swoją tam wypowiedź na temat Wielkiej Brytanii. I to, mój drogi, spowodowało, że nagle nigdy dotychczas w życiu na mojej stronie nie pojawiło się tak wielu klientów, którzy pobrali oferty, czy tam zostawili maila, się ze mną skontaktowali. To było coś takiego, że pierwszego dnia... Po jednym artykule? Po tym artykule, no bo w tym artykule była napisana nazwa firmy, więc od razu każdy sobie mógł to znaleźć, tak? Więc jak ktoś chciał i był zainteresowany działaniem, no to znalazł sobie, wiesz, firmę i zobaczył, jak to wygląda. Niestety, to co było, znaczy niestety, dla mnie to było super, ale to co dla konkurencji było chyba niedostrzegalne, to było to, że ludzie, którzy szukali biur księgowych, oni nieraz zastanawiali się na podjęciem decyzji kilka miesięcy, bo tak naprawdę nie było na rynku biura księgowego, które by tak dobrze i profesjonalnie wyglądało, żeby w 100% wzbudzić zaufanie klienta. Zawsze ktoś do czegoś miał, ale do czegoś się przyczepiał. I ja na przykład doświadczyłem takiej sytuacji, że pomimo tego, że pierwszego dnia, kiedy ten artykuł się pojawił, na stronę weszło i pobrało ofertę ponad 200 osób, 200 maili po prostu mi nagle spłynęło, to Kamil... osób faktycznie zainteresowanych współpracą, takich, że naprawdę rozmawialiśmy, to był jakiś tam procent. Reszta to był właśnie zbieracze ofert. Ale to też oczywiście zaprocentowało później, tylko że to było potrzeba czasu. Więc też nie było tak, że ja od razu miałem dziesiątki klientów. Po drugie, ja przyjąłem sobie jedną bardzo ważną rzecz, której nie robiła konkurencja. No niektórzy niestety tak działają, no są po prostu nieuczciwi i wprowadzają klientów w maliny. Zadzwoniła do mnie klientka z polecenia mojego klienta, która prowadzi spółkę LTD. Wiesz w jaki sposób? W taki, że ma salon, gdzie robi paznokcie w Polsce. Lokal ma po prostu, robi teraz spółkę LTD. Jako LTD? Tak. Znaczy, przepraszam, może pod warunkiem, że się zarejestruje w Polskim Urzędzie Skarbowym w Warszawie. Do CIT-u i do VAT-u. Może, jak najbardziej może, tylko nie wiem, czy to miałoby sens, bo to trzeba by zakład otwierać, rozliczać spółkę LTD, zakład w Polsce rozliczać i tak dalej, i tak dalej. No kombinacje alpejskie. Nie miało to racji bytu, Kamil. To właśnie tak działał rynek. Jeszcze powiedz, że ona była zmotywowana tym, żeby ZUS-u nie płacić. Tak, dokładnie tak. Jezus. Więc... ja powiem Ci tak z perspektywy czasu, to nie wiem ile godzin poświęciłem na to, żeby klientom powiedzieć, słuchajcie moi drodzy, weźcie sobie, wybijcie z głowy LTD, zamknijcie tą w cholerę tą firmę albo w ogóle zaprzestańcie w ogóle poszukiwań. I ja trochę można powiedzieć psułem rynek tym, którzy szukali jeleni. Ale... znaczy tak, tych co chcieli tylko ZUS, bo gdzieś słyszeli, że w Anglii taniej, bo tam jest kilka funtów ZUS-u i nawet mylą tak. Działalność gospodarczą w Anglii ze spółkami i tak dalej, i tak dalej. Ale wiesz, szczerze powiedziawszy, gdybym ja się dzisiaj brał za jakąś działalność typowo w Polsce, polską właśnie na salon fryzjerski i to miałoby być spółka, to ja naprawdę bym się zastanowił, czy by nie zrobić tego jako LTD, ale w takim sensie, żeby to była spółka LTD, ale w pełni zarejestrowana do polskiego, do polskiej skarbówki, do polskiego VAT-u, do wszystkich podatków w Polsce, żeby tylko te sprawy rejestrowe, żeby były w UK-u. Po to, żebym ja się mógł zalogować i zmienić właściciela firmy. Po to, żebym ja się mógł zalogować, zmienić prezesa w dwie minuty, a nie pierdolić się z tym KRS-em, który, wiesz, 94 dni, głupia zmiana nazwy. Przez to bank mi nie chciał dać dostępu do konta bankowego przez 3 miesiące. Pieniądze tam spływały, ja nie mogłem tego ruszyć. Wiesz, nawet taka głupia rzecz, jak te sprawozdania roczne, co teraz trzeba tym elektronicznym pierdolonym podpisem robić.
Miałbym to wszystko w dupie jako LTD, które prowadzi działalność w Polsce, legalnie zarejestrowany w skarbówce, bym sobie CIT tu odprowadzał, wszystko bym tu odprowadzał, tylko sprawy rejestrowe byłyby w Anglii. I ja bym się zastanowił nad tym. I to mi się podoba właśnie w twojej twojej kreatywnej głowie jako przedsiębiorcy, że masz takie podejście. Ja dokładnie z tego samego powodu mam w tym momencie chyba 13 albo 14 spółek, które docelowo będę rozwijał, bo swoją firmę chcę budować. No właśnie, ostatnio zajrzałem do KRS-u, do kampanii z House przed audycją, to tak naotwierałeś w styczniu tych spółek. Tak, ponieważ przygotowuję się do tego, żeby każdą spółkę docelowo stworzyć i wykorzystać do tego, żeby właśnie ona zajmowała się tym konkretnym obszarem, którym jak się nazywa, czyli tam legal, tax i tak dalej. Stricte dedykowane pod dane przedsięwzięcie. I dokładnie mnie przejrzałeś. Jest tak, jak powiedziałeś. Ja po to te spółki tam pootwierałem, bo raz, że szykuję się na Brexit, który nie wiadomo, jak się potoczy, więc chcę zminimalizować jakieś potencjalne głupie później zmiany, chociaż nie wierzę, żeby Brytyjczycy zmienili tak super działający system prowadzenia biznesu, raczej go tylko ułatwią. Ci od tego komunisty pewnie podatki. Myślą inaczej, ten kyt, jakoś tam ten komunista jest z Partii Pracy. Nie wiem. Wiem, znaczy jest taki jakiś tam jeden ostatnio gość, co bardzo się zrobił kontrowersyjny, to prawdopodobnie o tego ci chodzi. Natomiast ja to dokładnie z tego samego powodu zrobiłem, bo docelowo ja teraz też działam w Polsce i ja tutaj w Polsce będę tworzył spółki, które udziałowcami tych spółek będą moje spółki zagraniczne. Dokładnie z tych samych powodów. Ponieważ Wielka Brytania jest dla mnie bardziej stabilna, mam do niej sentyment, dzięki niej rozwinę swój biznes i po drugie, LTD w świecie biznesowym krajów arabskich to jest normalna spółka, a spółka z o.o. przez sam człon z o.o. kojarzy się z ogrodem zoologicznym wielu poważnym ludziom. I uwierz mi, że jak byłem w Emiratach Arabskich na spotkaniu z dużym klientem tamtejszym, to pierwsze pytanie było takie, gdzie ma pan zarejestrowane firmy? Ja powiedziałem, że mam w Wielkiej Brytanii, w samym centrum Londynu. Okej, okay, that's perfect. Tak to było powiedziane. Potem dopiero się dowiedziałem dlaczego, bo okazuje się, że ten gość naciął się parę razy na to, że w różnych krajach były na przykład problemy z podatkami u źródła, transakcji i tak dalej. A Wielka Brytania pod tym kątem na tle Europy, w ogóle świata, naprawdę ma bardzo fajny system i nie zmieniają zbyt wiele przepisów, bo nie robią ludziom pod górkę. Po drugie, sam wiesz, jak się tam prowadzi biznes, sam wiesz, jak działa Companies House, jak to wszystko w ogóle funkcjonuje i tam, jak popełnisz błąd i nie zapłacisz 80 złotych podatku, to ci wyślą pismo, doliczą jakieś śmieszne odsetki i to jest wszystko. I to robi komputer, tego nie robi człowiek. A w Polsce dostaniesz pismo z czerwonymi pieczątkami, gdzie ty już zaczynasz się modlić do Pana Boga, czy w coś tam wierzysz, nawet żeby ci zaraz coś się do dupy nie dobrał. Ostatnio byłem w jednym ministerstwie po prostu przejrzeć sobie akta mojej uczelni i no jak no, każdy sobie może iść i sobie przejrzeć, tak? Do KRS-u można sobie przejrzeć, no to ministerstwo też prowadzi taki spis uczelni, odpowiednik KRS-u dla uczelni, no i sobie przegląda, co tam jest. I pani przygotowała protokół. Po prostu, że byłem, że zostały mi akta udostępnione, że sobie je przeglądałem i tak dalej. Banalna rzecz, nie? No i ona mi czyta ten protokół i tam na żądanie tego i tego PESEL taki, ja tak mówię grzecznie, no proszę panią, jakie żądanie, co najwyżej grzeczna prośba, nie? Ona mówi, a ja nie mogę inaczej zapisać, bo to według KPA i tak dalej, nie? Właśnie o to chodzi. Gdybym był w ministerstwie albo jakoś wysokim postawionym urzędnikiem, czy premierem, czy kimkolwiek, to pierwsze, co bym zrobił, mając takie doświadczenia, jakie mam i też to, że ja kocham nasz kraj, bo jestem Polakiem i to się nigdy nie zmieni. Zwiedziłem różne części świata, ale mimo wszystko w tym zawsze wszędzie fajnie, ale w domu najlepiej. To pierwsze, co bym zrobił, to bym w ogóle zmienił politykę działania Urzędu Skarbowego i zmienił nazwę z Urzędu Skarbowego na Urząd Podatkowy, bo brzmi trochę lepiej, fajniej i przede wszystkim ten czarny PR, jaki ma skarbówka, warto by było zmienić. A ja marzę, Michale, żeby zaprojektować nowy KRS, żeby po prostu wzorować się na Companies House i kilku innych fajniejszych rozwiązaniach. Dokładnie. To jest moje marzenie. Nawet jestem w stanie wydać na to swoje pieniądze. Ze swoich własnych pieniędzy zaprojektuję dużo lepszy system, bezpieczniejszy, działający lepiej i tak dalej, i tak dalej. Kamil, powiem ci tak, ja nawet dzisiaj bym potrafił znaleźć na to inwestorów, mam bardzo wpływowych klientów, więc dałoby się to ogarnąć. Kwestia tylko chęci i możliwości, aczkolwiek do polityki mnie nie ciągnie i raczej to się nie zmieni. No mnie niestety też.
No, więc zostaje wszystko tak, jak jest, ale mam możliwość mniej więcej widzieć, co się dzieje. Zostałem ostatnio zaproszony przez Cypr do bycia członkiem Polsko-Cypryjskiej Izby Handlowo-Gospodarczej, no proszę, żebyśmy mogli mieć aktywny udział w tworzeniu prawa, czy też weryfikowaniu różnych pomysłów, jakie między tymi krajami się mają dziać, po to właśnie, żeby było fajniej i łatwiej. Mam wrażenie, że troszkę to jest nacisk ze strony Polski, żeby coś takiego powstało, ale jest mi to na rękę, bo na Cyprze też działam i lubię wszystko wiedzieć pierwszy i unikam jak ognia sytuacji, że klient jest niedoinformowany w czymś, albo ja naraziłem go na to, że no, coś mogłem sprawdzić, a czegoś nie sprawdziłem. No i z tego właśnie powodu gdzieś tam zobaczymy w ogóle, jak to będzie działać po stronie cypryjskiej, aczkolwiek do polityki mnie nie ciągnie, to się nie zmieni. Okej, okay. A co powiesz, bo już wspomniałeś o Brexicie, trochę to, że tak powiem, psuje biznes, a podejrzewam, że jednak ciągle te LTD Polaków to jest większość twojego biznesu, zresztą nie wnikam, ale na pewno pokaźna część. No a z drugiej strony, no umówmy się, że ta dobra zmiana, która zmienia definicję kontrolowanej spółki zagranicznej i w ogóle jakieś monitory wysyła, żeby wy nie Polacy, nie dobrzy, nie zakładajcie spółek w LTD. No cholerno, cisną i że rzeczywiście to co można było robić jeszcze w zeszłym roku, od nowego roku, bardzo wielu ludzi mniej może działać i to jest utrudnione. Nie boisz się tutaj jakiegoś takiego, nie wiem, kolejnej, nie chcę powiedzieć bankructwa, ale utraty płynności tak samo jak z tymi plikami na samym początku? Powiem tak, na początku było trochę takich obaw, ale to, co właśnie zrobiłem dobrze i za to sobie dziękuję i się chwalę wewnętrznie, to jest to, że nie stworzyłem biura księgowego, tylko stworzyłem firmę, która działa w różnych krajach i różnych klientów obsługuje i robi to globalnie. Co też ma fajne odzwierciedlenie w tym, że jak ludzie do mnie wchodzą na stronę i wchodzą w oferty, to widzą różne kraje, jakąś firmę, markę i tak dalej. Jak widzę biuro księgowe w Anglii, które rejestruje firmy na Malcie, no trochę się zastanawiam, czy coś tutaj jest, czy tam pewno wszystko jest okej, okay, no bo trochę zastanawiam się, czy przypadkiem klientów nie mają, że rejestrują też na Malcie, czy dlaczego to robią, ale pomijmy te kwestie. Brexit przede wszystkim spodziewałem się tego, po drugie miałem okazję usłyszeć troszkę z nieoficjalnych źródeł co i jak, i ja się do tego przygotowałem w sposób następujący. Kiedy już zaczęło się o tym robić głośno, to ja powiedziałem otwarcie klientom, słuchajcie moi drodzy, tym wszystkim, którzy powiedzmy nie do końca mi odpowiadają, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia biznesu, bo na przykład, nie wiem, wrócili do Polski i teraz kochają Wielką Brytanię, chcą mi zamykać tej spółki, ale już działają na przykład tutaj. Ja powiedziałem, słuchajcie moi drodzy, albo zamykacie spółkę, albo rozstajemy się, bo ja nie chcę z wami współpracować. Ja nie chcę potem mieć na głowie odpowiedzialności, że wam czegoś nie zrobiłem, nie ostrzegłem i tak dalej. Ja nie chcę takich klientów mieć w portfelu. Więc część z tych klientów obsługuję w Polsce, obsługuję ich księgowo poprzez polskie spółki i tak dalej. No i staram się zadbać o to, żeby ich luksus prowadzenia biznesu odzwierciedlał ten stan, który wytworzył się w Wielkiej Brytanii, gdzie oni o niczym nie musieli myśleć i o nic się nie musieli martwić. Natomiast tak, no, z perspektywy klientów zachowałem się parę razy uczciwie, z perspektywy swojego portfela może nie do końca, bo nagle sobie trochę odciąłem trochę wpływów, ale ja też nie mam klientów, ja nie mam klientów kombinatorów w tym momencie, którzy wiesz, zakładają spółkę w Wielkiej Brytanii, żeby nie płacić ZUS-u. Ja mam ludzi, którzy tam działają i ich to nie interesuje, że taka sytuacja ma miejsce, bo oni tam mieszkają, oni tam są, oni potrzebują kogoś takiego jak ja, bo kochają polską obsługę, im się nie chce użerać z mentalnością brytyjską, która o godzinie, nie wiem, 16 kończy pracę i da cyt. I to jest, no też jest kwestia relacji przede wszystkim i już trochę lat współpracy. Natomiast co ja zrobiłem? No, zacząłem kochać polską rzeczywistość podatkową i zacząłem dbać o to, żeby tutaj pozyskiwać klientów, ich obsługiwać, rejestrować spółki i portfel, taki nazwijmy to dochód, no nie do końca pasywny, ale powiedzmy taki stały, przede wszystkim otrzymywać z tej polskiej strony. Aczkolwiek to też jest, wiesz, to też jest trochę taka loteria, bo ja mam klientów w różnych krajach i no wiadomo, że te droższe kraje to są zupełnie inne pieniądze, natomiast spodziewałem się Brexitu i przygotowałem się dużo wcześniej, bo miałem taką sytuację, że w 2015 roku jeden z klientów powiedział do mnie, że jeżeli nie założę biznesu w Polsce i nie będę obsługiwał klientów w Polsce, przede wszystkim jego firmy, to on w ogóle ze mną kończy współpracę i w ogóle nie chce ze mną rozmawiać, bo on się tak dobrze współpracuje, że no sorry, nie widzi tego inaczej. I wtedy pomyślałem, że kurde, no może ten gość wie coś, czego ja nie wiem i zaufałem i stwierdziłem, no dobra, no chyba najwyższy czas wrócić do Polski, przeprosić się z Polską, zobaczyć, jak tutaj to wszystko funkcjonuje. To taką,
też zobaczyć, jaki jest rynek, tak? No jest 2 miliony przedsiębiorców ponad. Niech chociaż 0,1% czy 0,01% z tego spadnie do mnie. To wiesz, że to jest roboty? Wiesz, że to jest roboty? Chciałbyś to? Ja to robię, Kamil. No ja wiem, ale to jest robota. To wiesz, wiesz, biznes, znaczy, słuchaj, ogarnięcie, znaczy, no, pracownicy, trzeba na nich krzyczeć i wiesz, pilnować wszystkiego, no bo wiesz, no, sam nie odpowiadasz na te wszystkie maile. Zgadza się, ale ja też uznaję taką zasadę, że największym kapitałem są ludzie i przede wszystkim o nich trzeba dbać najbardziej, czy to w kwestiach finansowych, czy w kwestiach takiego zaprojektowania systemu pracy, żeby im się chciało pracować. Wbrew pozorom jest mnóstwo ludzi, którzy pracują z pasji i chcą pracować z pasji, tylko oczywiście chcą dobrze zarabiać, bo nikt nie będzie ci pracował z pasji i dobrze, jak będzie zarabiał grosze, czy gówniane pieniądze, albo zarabiał w taki sposób, że zarabia 2000 na umowie o pracę, a reszta pod stołem. I tak, teraz wisi na portalu Pracuj ogłoszenie, bo szukam do zespołu księgowej i wiesz, my rozmawiamy o stawkach 13-16 brutto na rękę, więc to nie są duże małe stawki. Nie wiem. Jak na polskie realia, jeżeli chodzi, wiesz, o księgowość. Kiedy ja na portalu Pracuj widzę, że na przykład ktoś szuka księgowej i oferuje stawkę 3000-4000 netto, nie? No to zależy, z jakimi aspiracjami, wiesz, no, doradca podatkowy i tak dalej, no to chyba tam trzeba zera dodawać. Ja niedawno widziałem za 10 tysięcy gdzieś tam kolega oferował doradcę podatkowego. 12-15 to jest taki standard. No ale nie? Wiesz, to są takie standardy, powiedzmy, że ja bym się na tego doradcę podatkowego mógł zgłosić, no bo trochę obcykany w tych rzeczach jestem i podejrzewam, że to... Tylko certyfikaty musisz uzyskać odpowiednie, bo nie można świadczyć doradztwa, jeżeli nie jesteś doradcą. No ale to zawsze kogoś innego się zatrudni, to tam wiesz, się podpisze, tak? Przecież to wystarczy jeden na firmę taki doradca, a nie tam wiesz, jakieś tak. Po drugie też, a propos... Zszedłbym trochę sceny i byśmy się dogadali. Słuchaj, nie mówię, że nie, natomiast chcę ci też powiedzieć, że moim celem jako mojej firmy to też nie było to, żeby obsługiwać wszystkich klientów. Ja szukam klientów, którzy rozumieją moją wizję, moją ideę, jest chemia podczas rozmowy, podczas kontaktu, w dużej mierze to są klienci z rekomendacji i ja skupiam się na większych klientach, którzy inaczej też płacą za usługi i zupełnie o innych problemach się rozmawia i problemem nie jest kwestia finansów, tylko kwestia... Ale też oczekują więcej. Ale też oczekują więcej. Zgadza się, ale to akurat ja na to jestem przygotowany, bo ja przez 6 lat działalności na tyle rozwinąłem skrzydła w różnych obszarach, że wiele jestem w stanie zaoferować w ramach jednej firmy. Mam sprawdzonych partnerów, z którymi współpracuję i tak, oczekują więcej, ale w dużej mierze to więcej to przede wszystkim jest bardziej specjalistyczna, bardziej czasami wysublimowana wiedza, a przede wszystkim komfort tego, że jak zarabiają duże pieniądze i wiedzą, jak wygląda Polska, to chcą kogoś, kto profesjonalnie będzie prowadził. A nie masz poczucia, że to więcej to nawet niekoniecznie jest to, co ty mówisz, jeżeli tak dobrze rozumiem twoje słowa. Taki przykład ci dam. Kolega jest prawnikiem i on mówi, że ma wieczny problem z aplikantami, bo tam 10 zatrudnia miesięcznie, potem wszystkich zwalnia, raz na 3 miesiące się ktoś trafi, żeby sens miał. I on mi opowiedział taką historię. Miał klienta, taką jakąś spółkę, która była zależna od ogromnej, trzyliterowej spółki, jednej z największych w kraju. Okay? Mhm. Nie będę mówił, o kogo chodzi. I kiedy ta mała spółka, znaczy mała, setki pracowników, ale mała spółka była przejmowana przez tego giganta, no to ci prezesi się spotkali, sobie rozmawiają i przez tych wielkich była namawiana, żeby zmienić obsługę prawną. Że tutaj kogoś z wielkiej czwórki tutaj za X, tak? A ten prezes mówi, ale nie, ja tutaj mam takie małe, prawne biuro, bardzo fajne i chcę 1/4 tego X. I jestem z nich przezadowolony. I potem przyszło jakieś, nie wiem, posiedzenie, rady, czegoś tam, bla, 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 bla. No i tam pojechał człowiek, nawet, wiesz, adwokat, jakieś tam te tytuły, wszystkie różne dziwne z doświadczeniem. I miał zrobić takie proste rzeczy, jak tam protokół i jakieś treści uchwał, które trzeba tam gdzieś podpisać, tak? Czyli no, banalna rzecz. I co się okazało? Na jednej stronie takiej uchwała, że coś tam, banalne. 10 zdań napisać. Ci ludzie z wielkiej spółki, ci, którzy jak podpisywali, tak czytają i znaleźli 3 błędy.
Taki, wiesz, jeden taki głupi ortograficzny, jakiś gdzieś tam w nazwie, jakieś takie... I taką kartkę pokazują do tych mniejszych prezesów, nie? I słuchaj, no, to jest właśnie to twoje biuro, nie? I niestety kolega stracił klienta. I wiesz, wydawać by się mogło, że to duże wymagania, to jest jakieś, wiesz, lata doświadczeń w pracy, wiesz, nie wiadomo jaka wiedza, że na wyrywki znasz wszystko, masz doświadczenie, wiesz jak to rozwiązać, a być może często nie. Że ta dodatkowa wiedza, ta ciężko opłacana wiedza, to jest to, że jak ci Word podkreśli na czerwono, to jednak klikniesz prawy i poprawisz. To jest to, że jednak oddzwonisz, albo to, że nie oddzwonisz, bo ktoś będzie miał przeświadczenie, że jak tobie mówi, że coś załatwisz, to załatwisz, a nie, że tylko mówisz, że załatwisz. I tak dalej. Ja mam takie wrażenie, że ta wiedza, za którą się tak dużo płaci, te cholerne stawki godzinowe tych prawników, księgowych, doradców, to jest tylko i wyłącznie właśnie ta trudność, że ktoś nie robi takich dziecinnych błędów i odbiera telefon i jest poważny, rzetelny, uczciwy i tak dalej. Wiesz co, powiem tak, do tego, co powiedziałeś, bo uważam, że to jest warto o tym powiedzieć. Ci ludzie, którzy więcej biorą za swoje usługi, przynajmniej tak jak ja na to patrzę, nawet ze swojej perspektywy, to są ludzie, którzy są przede wszystkim rzetelni, uczciwi i oni zrobią wszystko, żeby zawsze zadbać o sprawy klienta do końca. Nie robią właśnie takiej sytuacji, co żeby one odpieprz się, ale przede wszystkim, jeżeli jesteś w czymś dobry, jak mówił Joker w Batmanie, to nie rób tego za darmo. No tak, ale wiesz co, z drugiej strony ja też znam jakieś takie firmy, kiedyś do jednej sprawy wziąłem taką dosyć sporą kancelarię, sprawa banalna, ale tam rachunek był na kilka tysięcy złotych i wiesz, ja do nich mówię, nie dzwońcie do mnie telefonem, wysyłajcie maile. I potem była jakaś taka sprawa i oni mówią, że próbowali mnie poinformować, ale nie mogli się dodzwonić. Wiesz, ja mówię, ej, hello! Nie. Kamil, na temat tego, jak działa konkurencja, jakie błędy popełniają, to moglibyśmy ze 3 godziny pogadać, bo to są pewne smaczki, które wykorzystuje w tym biznesie. A wiesz, co się, Michał, stanie? Ktoś obejrzy naszą rozmowę i za rok, jak my coś takiego zrobimy, albo jak jakiś taki błąd zrobimy, to nam to wytkną potem, nie? Słuchaj, błędy się zdarzają, bo jak wiem, to jest rzecz ludzka. Natomiast ważne jest to, żeby przede wszystkim, i tu jest jedna rzecz, dostosowywać się do klienta i jak się coś wydarzy, to zrobić wszystko, żeby klient nie miał tego na głowie. Bo pomyłki są, to jest normalne. Staram się je zawsze minimalizować, ale nawet jak była taka sytuacja, bo też się zdarzyło, że na przykład jakieś biuro księgowe w Anglii zawaliło kwestię szybkości terminu złożenia rozliczenia spółki w Companies House, ja nie uciekałem od problemu. Ja zadzwoniłem do klienta, bardzo go za to przeprosiłem, powiedziałem, że uregulujemy karę, tam te 150 funtów za spóźnienie, wysłałem potwierdzenie płatności i sprawa się rozwiązywała. A mam wrażenie i widziałem takie maile, że niektórzy mają to w głębokim poważaniu i najpierw zrobią wszystko, żeby ci napisać maila, że pana skarga jest bezzasadna. I tutaj, tu są pewne takie, dla mnie przynajmniej, wedle tego, co uważam, różnice diametralne w tym, jak ktoś cię traktuje, jak ktoś cię szanuje, jak ktoś się ceni. Po drugie, mi nie zależy na tym i nie zależało nigdy na tym, żeby obsługiwać 1000 klientów. Ja celuję ze swoimi usługami pod wielką czwórkę, dosłownie, taka jest prawda, ale ja wolę mieć dziesiątki super klientów, z którymi jest flow, którzy mają podobne zainteresowania do moich, którzy mają fajne podejście do życia, ich dobrze obsługiwać i mieć taki trochę relacyjnie, bym powiedział, taki rodzinny biznes, niż obsługiwać jakiegoś kogoś, kto po prostu przyszedł tylko do mnie dlatego, bo nie wiem, bo tak trafił, nie rozumie w ogóle, nie czuje tego, co ja mu mam do zaoferowania, co mogę dla niego zrobić, no i tak po prostu zostało, aczkolwiek to się nie zdarza, bo tak jak mówię, czy to kwestia ceny, czy kwestia właśnie rozmowy, powodują, że bardzo szybko widzisz, z kim masz do czynienia, czy to jest cwaniak, czy to jest kombinator, czy on, tak jak ci powiedziałem, dzwoni tylko do ciebie, żeby ci powiedzieć, że on u konkurencji widział 50 zł mniejszy pakiet za taką samą ilość faktur. Bardziej, jeżeli do mnie się ludzie zgłaszają, i to zawsze było dla mnie wyzwanie, to jest to, że do mnie przychodzą jak coś inni już spieprzą. I wtedy jest pytanie, no kurczę, no niewiele więcej to kosztuje. Wtedy już cena nie gra roli. Tak, cena nie gra roli, ale wiesz, wtedy to jest na takiej zasadzie, że mądry, wiesz, Polak po szkodzie, jak to się mówi, i wtedy jest otwarty na to, żeby porozmawiać o większych pieniądzach. Jemu zależy na tym, żeby ktoś profesjonalnie go wyciągnął z problemów. Jeżeli, wiesz, ja na takich klientów też się nie zamykam, tylko że ja wielokrotnie miałem takie sytuacje, na przykładzie Wielkiej Brytanii, chcę ci powiedzieć, że jak zobaczyłem, jak rozliczenie księgowe zostało złożone i jak zostało wysłane, że na przykład, wiesz, z kosmosu się niektóre liczby wzięły,
To ja po prostu powiedziałem klientowi, wie pan co, z całym szacunkiem, nie pozwolę na to, żeby księgowi, którzy będą pana obsługiwać, w jakikolwiek sposób potem musieli się tłumaczyć przed skarbówką brytyjską, gdyby była jakaś kontrola, że takie i takie sytuacje miały miejsce, oni tego nie wyprostowali. Ja panu rekomenduję zamknąć tą choinkę, tą spółkę, niech to zrobi firma, która pana teraz obsługuje, a do mnie zapraszam po otworzenie nowej spółki. I takie sytuacje było mnóstwo. Jak klient się pytał dlaczego, bo tam mówił, że ale panie Michale, to będzie kosztować, zapłacę znowu za restację, to ma spółkę. Ja mówię, proszę pana, jeżeli dojdzie do kontroli i ktoś wykryje to, co tutaj zaszło, jak pana księgowy potraktował, to ja jestem przekonany, że zapłaci pan dużo więcej. Niech pan sobie z tego coś wyciągnie. Jeżeli rozumie pan moje słowa, to będzie pan wiedział, co zrobić. Jeżeli nie, sorry. Nie jest pan moim klientem, moim typem klienta. Dokładnie, tak też jest. Tak też jest. Wiesz, ja nie kopię się z koniem. Ja sobie działam spokojnie. Teraz w tym roku być może zamierzam jakieś właśnie rozpocząć działania na większą skalę marketingową szczególnie. Zobaczymy, aczkolwiek no, tak jak mówię, no, klienci są, płyną, jest bardzo fajnie. Wiadomo, no, jest tam gdzieś większa odpowiedzialność w przypadku tych bardziej bogatszych klientów, bo ich oczekiwania są takie, że na przykład w umowie księgowej ma być jasno napisane, że w sytuacji, jeżeli popełnicie błąd, to odpowiadacie do takiej takiej wysokości na przykład za ten błąd, albo w ogóle odpowiadacie. I ja się z tym nie kryję, to jest dla mnie wyzwanie. Są ubezpieczenia, ja nieubezpieczenia i tak dalej, wiadomo. Ale to nawet chodzi o to, że wiesz, że oni mówią wprost, że jeżeli dojdzie do sytuacji, że coś zawali, to ty za to odpowiadasz, że nie będę się z tobą użerał w drodze jakiegoś tam kodeksu cywilnego czy jakiegoś takiego, czy będziesz czekał na to, aż otrzymasz pieniądze od ubezpieczyciela, tylko ja chcę mieć zagwarantowane, że popełnisz błąd, to od razu to załatwiamy. I ja mam takie umowy z klientami podpisane. To oczywiście, wiesz, mobilizuje mnie bardziej niż kiedykolwiek do tego, żeby dobrze wykonywać swoją pracę, ale taki klient nie płaci mi 300 zł miesięcznie za rozliczenie spółki w Polsce, no umówmy się. Okay. I dla mnie to jest, wiesz, dla mnie to jest duży plus tego wszystkiego. A po drugie, wiesz, to nie jest tak, że ja się zamykam na ludzi początkujących, bo do mnie ostatnio się zgłosiło mnóstwo początkujących przedsiębiorców, żebym powiedział, co czytałem, co robiłem, że ich problemy są podobne do moich i tak dalej. Ja takich klientów na początku też obsługiwałem, tylko był jeden problem. Ja poświęciłem dużo czasu, serca, i biznes im upadł po roku i nieraz no, już nie ścigałem ich za płatności, no bo po prostu wiedziałem, że nie masz czego ściągnąć. No, uznałem to jako porażkę, pogodziłem się z tym. Tak jest po prostu, bo koszty ściągalności też są duże i bardzo często, w ogóle najczęstszą moją odpowiedzią na to, jeżeli ktoś powie, jak odzyskać pieniądze od swojego wierzyciela i tam mówi, że to jest jakieś kilka tysięcy czy kilkanaście, to ja mówię, żeby szedł do kościoła, dał księdzu na tacę, zamówił mszę, przeprosił Pana Boga, wybaczył człowiekowi i żeby szedł dalej, bo to po prostu nerwów szkoda na zajmowanie się. Komornicy, ja pamiętam taki artykuł pisałem, sprawdziłem statystykę odzyskiwalności tych tytułów egzekucyjnych komorniczych, to w którymś tam roku było 35%, potem to spadało systematycznie i w tym roku, co to pisałem, a to było kilka lat temu, było 17,5% około skuteczności komorniczej. No. Dzisiaj jest pewnie jeszcze mniej ze względu na ten elektroniczny system i tak dalej, że wiadomym jest to, że jeżeli sprawa idzie do komornika, to ci, którzy oddają te wierzytelności do ściągania komornika, to dużo częściej proszą o to, żeby szybko umorzyć to postępowanie, bo z takim umorzonym postępowaniem komorniczym mogę to sobie w koszty wpisać, niż prosić komornika, żeby skutecznie wyegzekwował te pieniądze. Wiesz co, ale też przede wszystkim świat się zmienił. Ludzie są coraz bardziej sprytniejsi, mądrzy, oczytani, szukają w internecie i się edukują i wiesz, i ci, którzy mają jakieś ryzyko, to właśnie, nie wiem, rozdzielność majątkowa z żoną albo nie mają nic na siebie. I to mi klienci pokazali, jak ten świat wygląda, jak działa system. Ja też go doświadczyłem, ale ci bardziej zamożni klienci mi pokazali. Ja mam takiego klienta, który ma 7 milionów długu, tylko dlatego, że niestety jego wspólnik nie okazał się w stosunku do niego uczciwy i tylko dlatego. I on powiedział do mnie, panie Michale, ja nie zrobiłem nic złego, ja nikogo nie oszukałem, nikogo nie skrzywdziłem, po prostu w pewnym momencie za bardzo sobie pozwoliłem na to, żeby oddać kontrolę nad biznesem swojej drugiej, nazwijmy to, połówce, no bo jakby nie patrzeć, jak masz wspólnika, to masz taki trochę nieformalny związek partnerski, tylko no, nie uprawiacie seksu, bo to jest biznes. Ale w sytuacji, kiedy właśnie coś takiego się dzieje, to niestety lecisz razem z nim i po prostu gość dopuścił tam naprawdę jakichś grubych przewinień, no i zniknął, a klient dostał po prostu po uszach i no i co, i sam zobaczyłem, jak to działa, tak? Samochód na żonę, dom na kogoś, spółki w różnych krajach, pokombinowane struktury.
No i co? I żyje. Żyje spokojnie, nie jest mu z tym dobrze. Gdzieś tam z wierzycielami też się dogaduje, bo po prostu on chce z siebie sięgnąć czar tej odpowiedzialności i przede wszystkim tego dyskomfortu, bo ja na początku, jak wpadłem w długi i zobaczyłem, że wiesz, no mam spółkę LTD, jestem nietykalny, teraz to tam śmieję się, wiesz, komornikiem w twarz, to w pewnym sensie mi się to spodobało nawet na początku, że to jest taki ten, wiesz, taki luz, nie, że pocałujcie mnie wszyscy, wiesz gdzie. Ale szybko przyszła dojrzałość też emocjonalna, że no chwila, sorry, no nie odciągaj się od tego problemu, uwolnij się od tego problemu, bo uważam, że no nie możesz być bogaty mając długi. No, no są pewne dysonanse tutaj dość mocne, więc no albo jesteś, wiesz, uczciwy w stosunku do siebie, do świata, albo nie. I przede wszystkim uważam, że cwaniactwo nie prowadzi do dobrych rzeczy i to się prędzej czy później kończy grubym hukiem. No i z tego po prostu powodu uznałem, że przeprośmy się z Polską. Najlepsze było to, jak dzwoniłem do komorników. Dzień dobry, nazywam się Michał Sęcek. Chciałem spłacić swoje zobowiązanie. Poproszę PESEL. Podaję PESEL. No, ma pan takie i takie. Od iluś tam lat bezskutecznie coś tam jakieś ściąganie. Słucham pana. Ja mówię, proszę pana, ja jestem w stanie zrobić panu przelew za 10 minut. Proszę tylko o maila od pana z kwotą zobowiązania, z odsetkami na dzień dzisiejszy i chcę z panem wszystko pięknie, ładnie załatwić. No i wiesz, były takie sytuacje, że gość mi po prostu nie wierzył, nie? Że wiesz, dzwoni gość, który chce spłacić, jest taki otwarty do współpracy i tak dalej, no ale wysyłałem potwierdzenie płatności. Minęło sporo czasu od tamtych rzeczy i to wiesz, to tego sobie ludzie nie potrafią w ogóle wyobrazić, że ci ludzie, którzy prowadzili jakąś działalność gospodarczą i gdzieś tam popadli w długi, to oni przecież specjalnie w te długi nie popadli, tylko to przeważnie było na takiej zasadzie, że o, sprzedałem towar, okej, wezmę następny w komis, sprzedałem, wezmę trochę więcej i tak, wiesz, 40 albo 140 razy biznes się udawał, że wziąłem od kogoś towar, sprzedałem i oddałem pieniądze. Tylko za 141 to niestety nie wyszło. Gdzieś coś się nie dodało, planety się nie ułożyły, że ludzie nie kończą w długach z własnej woli. Oczywiście mamy ten procent, pół procenta, promila takich cwaniaków, którzy z zimną krwią gdzieś tam ci wezmą towar. To tak samo jak się mówi, że jak ktoś jest gruby, no to przestań żreć, tak? To wszyscy mówią, ale bo to może oni są chorzy. A ja wiem, 3% ludzi jest grubych, bo są chory, a 97% żreją. Tak? To tutaj jest trochę odwrotnie, że rzeczywiście 97 czy ileś, ogromna większość ludzi, tych, co są w długach, no to przecież oni nie marzyli o tym, żeby być w długach. Oni marzą o to, żeby wyjść z tych długów. To, że robią na czarno, a nie pracują legalnie po to, żeby zarobić trochę więcej pieniędzy, to raczej po to, żeby utrzymać rodzinę, a nie po to, żeby sobie kupić trzeci nowy samochód, tak. I tak dalej, i tak dalej. Są pewna kolejność jest, tak, że najpierw niestety muszę utrzymać siebie, muszę utrzymać rodzinę, być może muszę zainwestować w jakiś nowy biznes po to, żeby te długi spłacić, bo gdybyś rzeczywiście robił jako starszy referent w urzędzie pracy, no to tych 100 tysięcy, no to byś spłacał z 15 lat. Właśnie o to chodzi. I też, wiesz, na początku myślałem sobie, że jak słyszałem tam ktoś na przykład, nie wiem, samochody w leasing albo nie ma nic na siebie, to jest cwaniaczek i kombinator. No takie niestety głupie myślenie niedoświadczonego gościa. No, poproszę. Ale z perspektywy czasu widzę, że to jest naprawdę dobra opcja, bo ja w tym momencie samochody też mam w leasingach, wiesz, różne. I to jest dobra strona tego wszystkiego, bo jesteś bezpieczny i nawet jakby ktoś chciał zniszczyć biznes, no to niech sobie weźmie leasing, niech spłaca sobie raty, nie ma problemu. Ale też przede wszystkim to uczy, po prostu te doświadczenia uczą i jak ci się nie daj Boże powinie noga, to zminimalizujesz po prostu upadek. A ludzie, którzy nie mają takiej wiedzy i świadomości, no to jak wiemy ze spektakularnym hukiem upadają na dno i dopiero potem są mądrzy i doświadczeni i rozumieją, dlaczego ktoś nie ma na przykład czegoś na siebie. No tak działa ten system. Wiele rzeczy można było faktycznie poprawić, no, czy zmienić. Nie mamy na siebie, ponieważ nie mamy takiego systemu jak w Anglii, ponieważ to, że jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli jest oddzielny majątek i nim ryzykuje, no to jest właśnie po to, żeby oddzielić swój prywatny majątek od jakiegoś biznesu. Tak, gdzie każda umowa, gdzie ja jestem jako prezes tego biznesu, to każdy, kto podpisuje ze mną umowę, czy z tą spółką, to wie, że w razie plajty to
tylko mogę się zabezpieczyć na tym, co tu jest. Nie mam prawa ścigać tego prywatnego majątku człowieka. Ale no, ludzie dokładnie tego nie rozumieją, po co to funkcjonuje. I o ile w Anglii nie ma odpowiedzialności zarządu, oprócz tak. oczywiście kodeksu karnego, no bo to wiadomo. Tak, ale w Polsce mam wrażenie, że to się coraz bardziej zaciera, że już gdzieś czytałem, że jakieś przepisy nawet właściciele spółek z o.o., udziałowcy mogą być obciążani jakimiś kosztami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc no w Polsce no, ten zarząd odpowiada zawsze. Dokładnie tak. I to jest właśnie na przykład coś, co budzi trochę niepokój wielu ludzi, bo też się z takimi rzeczami spotkałem. No ale wtedy najlepiej załóż sobie spółkę w Wielkiej Brytanii, niech ona składa zerówki, a ty bądź, i niech będzie udziałowcem twojej polskiej spółce. I ja na przykład w ogóle zrobiłem to też dlatego, ponieważ mi się zawsze marzyło jako dziecku, wiesz, jak widziałem tam, nie wiem, Volkswagen Bank Polska, coś tam, coś chciał, Polska oddział w Polsce, coś w tym stylu, to mi zawsze sobie wyobrażałem, kurczę, stworzę globalną firmę, wiele w innych różnych krajach będą spółki, ta sama nazwa i tak dalej. I też troszkę z tego powodu to zrobiłem, a dopiero potem zrozumiałem i zobaczyłem, że na przykład, jeżeli w mojej polskiej spółce udziałowcem jest spółka zagraniczna, to ja na przykład podlegam pod zupełnie inny urząd skarbowy. I to było piękne, tak. Bo na przykład w Warszawie. Ostatnio... Pierwszy urząd przykład, czy drugi urząd Warszawy to jest, jakoś tak. Znaczy ja akurat podlegam pod Kraków, bo tutaj spółka ma siedzibę i przede wszystkim tutaj zarejestrowana. Natomiast ostatnio miałem piękne doświadczenie z tym związane, ponieważ tam zmieniłem rachunki bankowe i stwierdziłem, że pofatyguję się osobiście, żeby poinformować o tym Urząd Skarbowy i panią, która to wprowadzi do systemu. No i wchodzę do Urzędu Skarbowego, czekam w ogromnej kolejce, bo po prostu okres składania PIT-ów i tak dalej. Po czym wystałem się swoje, a dowiaduję się, że mój urząd skarbowy jest na końcu korytarza minus jeden i gdzieś tam w prawo, nie? Wchodzę do tego miejsca, a tam siedzi sobie pani, light, spokojnie sobie pracuje, dzień dobry, z takiej spółki, taki NIP, zapraszam, załatwiłem sprawę w 5 minut i zawsze mam tam przychodzić, więc są też tego dobre strony. Mój klient ma większe doświadczenia właśnie z urzędem warszawskim, jeżeli chodzi o spółkę, bo tam jest taka sytuacja właśnie między innymi. No, urząd, który po prostu działa niezwykle sprawnie, szybko, ostro i maszynowo dosłownie. Tam dosłownie mam wrażenie, że jest jakaś robotyka stosowana, jeżeli chodzi o ludzi, o powiadomienia, o jakieś tam kary, nie kary i tak dalej, więc niestety no, jest to trochę niefajne. Natomiast uważam, że i tak w spółce jesteś dużo bardziej bezpieczny i spokojny, bo dobrze wiesz o tym, że jeżeli już wiesz, że ci się noga powinie, to wystarczy, że odpowiednio wcześniej to zgłosisz i unikniesz prywatnej finansowej odpowiedzialności. No to więc... prywatnej, ale wiesz, zawsze w momencie, jak poddajesz firmę do likwidacji czy do upadłości zgodnie z terminem, no to przeważnie te spółki są VAT-owcami i wtedy trzeba poddawać różne VAT-y i tak dalej, jakieś tak. takie... różne dziwne rzeczy, a te zobowiązania podatkowe, no to jednak cholera gdzieś wyjdzie, że ten VAT jest za jakiś stary miesiąc, czyli już nie dopełniłeś obowiązku 30 dni i tak dalej, więc ja dla pewności wszystkim mówię, że za zobowiązania podatkowe zarząd zawsze odpowiada i nie ma przeprosi. I trzeba się z tym liczyć, bo nagle przyjdzie kontroler, że to nie jest już, że to nie są lody, tylko zamrożony sok, tak? I proszę nam oddać pieniądze. Ty dajesz spółkę w stanie upadłości, myślisz, że nie odpowiadasz, bo ogłosiłeś na czas, a tu się okazuje, nie. To 3 lata temu powinieneś zgłosić, bo to 3 lata temu już to nie były lody, tylko zamrożone sogi. I mimo, że przepis mówi, że zarząd nie odpowiada, to jednak odpowiada. No i... Dlatego ja współpracuję z doradcą podatkowym, który ma 12 lat doświadczenia w branży i wszystkie, absolutnie wszystkie spółki, które do nas przychodzą nowe, najpierw my badamy pod kątem prawnym. Nie ma czegoś takiego, że przyjmujemy klienta, a potem nagle uczymy się, że takie i takie rzeczy wyszły, czy się prawo zmieniło, czy coś tam. To też jest bardzo ważna wbrew pozorom kwestia, bo okazuje się, że są biura księgowe, które przyjmują klientów hurtowo, a nagle okazuje się, że coś powinno być inaczej księgowane, albo na fakturze jedno słowo zmienia sposób księgowania bądź rozliczania usługi czy danego działania klienta. I co jeszcze zauważyłem też w ogóle z takich kwestii, to jest to, że niestety nawet w Polsce, pomimo tego, że ludzie boją się urzędów skarbowych, ZUS-ów, to potrafią spóźniać się z płatnościami podatków i VAT-ów, nie dlatego, że pieniędzy nie mają, tylko dlatego, że wyleciało z głowy. Więc ja na przykład narzucam w ogóle takie
Ja narzucam w ogóle takie standardy obsługi, że mamy dostęp do konta bankowego. Ale Michał, ale poczekaj, to żeby zapłacić to wszystko w terminie, to trzeba po pierwsze wiedzieć ile i wiedzieć gdzie. A to jest, wiesz, niekiedy doprosić się księgowego o takie rzeczy, no to wiesz, to może trochę trwać. To nie jest takie proste. Bardzo smutną znasz rzeczywistość podatkową i przykro mi to słyszeć, ale ja mam taką wypracowaną praktykę i w ogóle to jest moje doświadczenie z Wielkiej Brytanii. Jeżeli ktoś obsługuje w Polsce, to staram się robić to w taki sposób, żeby on się czuł, jakby był obsługiwany w Wielkiej Brytanii. No, ci, którzy nie byli nigdy w Wielkiej Brytanii, to nie wiedzą, ale my wymagamy tego, żeby klienci nam dali dostęp do swojego konta bankowego spółki, tylko w ograniczonym zakresie. To znaczy w takim, że my możemy klientom przygotować płatności, przelewy do koszyka, a oni sobie to sami autoryzują, ewentualnie jak chcą, żebyśmy jakiś przelew wykonali, no to oni nam wysyłają SMS-y i te przelewy wykonujemy. I taka pierdoła powoduje to, że nie... To nie jest pierdoła. To jest właśnie to profesjonalne podejście, które polega tylko i wyłącznie na nierobieniu błędów, czyli coś, co nic nie kosztuje, a wszystkim się wydaje, że to nie jest ważne. I właśnie, ja bym chciał dać moim księgowym wszystkim, macie login, hasło, róbcie sobie przelewy, przecież i tak wiemy, że to wy zrobiliście ten przelew, przecież to wszystko wyjdzie, gdyby ktoś tam chciał mnie okraść, nikt mnie okradać nie chce i tak dalej, ale ja nie chcę mieć tej informacji, że muszę... To zabezpieczyć. No tak, ale ja nie chcę mieć jako prezes tej informacji, że nagle do skarbówki trzeba wysłać 2353,58, a czy to się... Nawet nie chcę, żeby mojego pracownika to obchodziło. Skoro ty to obliczyłeś, to ty to sobie zrób ten przelew. No ja tak, Kamil, rozumiem profesjonalizm. Za wszystko, jeżeli coś odpowiadam, to odpowiadam za wszystko. Nie ma sytuacji, że, ale wie pan, no my panu pisaliśmy maila, a pan sobie zapomniał, no sorry, to nie jest nasz problem, no wiesz, ręce i tak, ręce czyste, jak to mówią, nie? Nie, my mówimy wprost, słuchaj gościu, jak się nie dostosujesz do naszych standardów obsługi, to nie będziesz naszym klientem. Bo jeżeli ty masz problem z daniem nam dostępu do konta swojej spółki, gdzie i tak musisz. Dzięki temu z konieczności generowania nam raportów księgowych, wyciągów bankowych do rozliczeń, gdzie my i tak nie wykonamy ci przelewu i cię nie oszukamy, bo nie możemy zatwierdzić przelewu, tylko możemy go co najwyżej wpisać. Dodać do koszyka. Jeżeli ty masz problem z rozumieniem tych rzeczy, idź sobie do konkurencji. Jest ich pełno. Nie wiem, ile jest w Polsce biur rachunkowych, ale jest w cholerę. Ja przyjąłem zasady działania, jak pewnie widziałeś na mojej stronie, że my dostarczamy usługi concierge. My bardziej dla klientów stajemy się concierge'ami. Masz życzenie, żebyśmy się teraz zalogowali do konta i wykonali przelew na 100 zł do kogoś, jakiegoś Kowalskiego? Proszę bardzo, zrobimy to. Chcesz, żebyśmy coś sprawdzili, coś zweryfikowali, coś poszukali na rynku? Zrobimy to. Ty masz, gościu, myśleć o biznesie, a nie o tym, czy ty masz dobrze rozliczony VAT, czy wszystkie faktury zostały uwzględnione, czy zostało dopełnione formalności, czy się z czymś nie pomyliłeś, czy czegoś nie zrobiłeś. Może, Michale, pójdziesz o krok dalej i będziesz takim prezesem do wyoutsourcowania. No, jestem generalnie w jednej spółce klienta udziałowcem. Odbiło mi się to czkawką niestety, bo zostałem przedstawiony jak jakiś, no nie wiem w ogóle jak to określić, ale myślałem nad czymś takim, ale bardziej w takiej formie, wiesz co, odpowiednich umów, jeżeli chodzi o współpracę, bo Kamil, ja mam takich klientów, że o godzinie 22 dopiero na przykład siadają i odpisują na maile, ważne maile. Normalnie. Tak to działa. Każdy jest zapracowany, wiem po sobie i tych ludzi rozumiem. Dlatego na przykład w najbliższym czasie wprowadzam całodobową obsługę, żeby ci ludzie mogli z nami się kontaktować w nocy, bo na przykład lubią pracować w nocy. Ja sam kochałem pracować w nocy. Dlaczego kochałem pracować w nocy? Bo w nocy do mnie nie dzwonili komornicy, nie wydzwaniali ludzi o pieniądze, więc miałem wolną głowę do tego, żeby pracować. Może taki głupi przykład, ale ja wiem, jak ludzie, przedsiębiorcy się czują, którzy cały dzień zapieprzają, na szybko, szybko, spotkanie, spotkanie, przerwa, obiad, praca, spotkanie, spotkanie. I dlaczego dopiero wieczorem nam na maile odpisują? I sam na przykładzie tego nauczyłem się i dostrzegłem, że ten biznes nie będzie biurem księgowym. Bo biuro księgowe, ja mam wrażenie, w wielu firmach to jest nic innego, tylko wklepywanie faktur. I przepraszam, że tak powiem, ale nie pracują tam księgowi, tylko wklepywacze faktur. Widać to po profesjonalizmie. Ja ale sam też... w ogóle... Też w tą stronę idzie cała ta branża, że to się wszystko elektronizuje i teraz są ci wklepywacze, niedługo nie będzie już tych wklepywaczy, bo wszystko będzie elektroniczne, za to będą programiści, którzy gdzieś tam będą musieli sobie te dane tylko dopracować. I też to nie są potrzebni w biurach rachunkowych, czy no, eksperci podatkowi, umówmy się, tam jeden ekspert na 20 wklepywaczy w zupełności wystarczy.
Zgadza się. My też pracujemy nad aplikacją mobilną, która będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję do prowadzenia biznesu, ale jedna rzecz nigdy się nie zmieni, przynajmniej jak ja to widzę po swoich klientach wymagających. Jeżeli klient na przykład nagle współpracuje z kimś, kto jest w Australii czy gdzieś tam, to nagle pojawiają się wyzwania dużo większe niż zaksięgowanie prostej faktury. I jakie by roboty nie były, jaka inteligencja sztuczna by nie była, tak ona co najwyżej, przynajmniej moim zdaniem, powinna usprawniać klientom pracę, proces wystawiania faktur, kontaktu z różnymi osobami, ale profesjonaliści powinni być cały czas dostępni z jednego powodu. To nie roboty zmieniają prawo, tylko ludzie, szczególnie w Polsce, gdzie wychodzą setki tysiące ustaw, kombinacji alpejskich w różnych obszarach, zmieniają się umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i wielokrotnie zdarzyły się takie sytuacje, że biuro księgowe przez klienta nauczyło się tego, że coś robi źle, bo na przykład od któregoś tam roku już coś na przykład nie działa. Nie pamiętam teraz, pamiętam. Mam klientkę, którą przyjąłem właśnie do obsługi z innego biura rachunkowego, z polecenia, jak zawsze, która prowadzi biznes od 2001 roku, czyli już raptem 18 lat. I teraz jak doszło do rozliczania tych wszystkich PIT-ów, sprawozdań i tak dalej, to my do niej piszemy, że powinna zrobić przelew, powinna zrobić przelew i złożyć taki i taki PIT, PIT 36. A ona do mnie mówi, ona do nas pisze, ale jak PIT 36? Przecież ja przez x lat składałam PIT 5. Po czym my do niej piszemy, ale proszę pani, PIT 5 został wyeliminowany chyba w 2007 roku. I ona, wiesz, nie no, dziękuję wam w ogóle za informację. Nie? Ja sobie tak pomyślałem, nieźle, to ona była obsługiwana przez biuro księgowe i tego nie wiedzieli? Była klientem tego biura księgowego przez parę lat i ona tak robiła przelewy. I widzisz, dochodzi do sytuacji, kiedy ktoś podważa nasze kompetencje na początku, bo mówi, ale no wiesz, no bo są utarte przekonania, standardy, tak? A to nagle kobieta robi oczy, bo a, już tyle lat temu. A, to dziękuję za informację. Urząd Skarbowy, ale Urząd Skarbowy przyjął. Uspokoiliśmy, że to nic nie zmienia, bo dla urzędu liczy się, że jest przelew, że jest płatność i oni pamiętają, czym był kiedyś PIT 5 jakiś tam, więc jest wszystko w porządku, ale to chodzi o brak profesjonalizmu, którego na przykład nie cierpię. Ja ci powiem, Michale, coś takiego teraz. Kupiłem jedną spółkę w grudniu i no teraz wchodzą te elektroniczne, KRS-owe jakieś tam sprawozdania. Nie wiem, czy składałeś już takie, ale pewnie na najbliższe czeka cię w formie elektronicznej tylko i wyłącznie, nie ma się przeproś z tym i wszystkie biura księgowe już się do tego przyzwyczajają. A to biuro rachunkowe, które księgowało tą spółkę właśnie, którą przejęło, no teraz był obowiązek wystawienia ich do końca marca, no to w połowie marca mi mówi dziewczyna, że ona mi tego nie wystawi, bo jej oprogramowanie tego nie obsługuje i koniec. Można i tak. Ale to wiesz, to wszystko zależy od tego, jakie masz ambicje. Moje ambicje zawsze były bardzo wysokie. To najbardziej mnie w moim biznesie motywuje, to jest to, że naprawdę mam fajnych klientów. Dużo się uczę, dużo widzę. Czasami pierwszy wiem o różnych biznesach, jakie chcą stworzyć, więc im podpowiadam, pomagam, jak coś fajnie zrobić. Mnie to bardzo inspiruje i kręci. To jest taka moja służba ludzkości, że tak to nazwę. I to mnie najbardziej właśnie w tym wszystkim motywuje. Dlatego szczerze, ja chcę robić dobrze usługi dla wybranego grona klientów. To jest tak jak z Porsche. Porsche rejestruje się w skali roku około 1000 parę sztuk. Wszystkich innych samochodów rejestruje się mnóstwo. I oczywiście można się skupiać na klientach, którzy rejestrują, nie wiem, Peugeoty czy inne samochody. Ja skupiam się na tych bardziej ambitnych, nie wiem, zamożniejszych, bogatszych i tak dalej. Ale z prostego powodu, bo tacy mnie najwięcej uczą. Są dużo mądrzejsi ode mnie w różnych obszarach. I uwierz mi, kiedy siadasz na spotkaniu z gościem, który ma na przykład 17 czy 19 spółek, jest rekinem biznesowym i to nie są małe spółki, bo robią przelewy, wiesz, do kontrahentów na przykład na, nie wiem, 1 750 000, widziałem taki przelew, no to wtedy ja na przykład, wiesz, doświadczam ogromnej pokory wewnętrznie i takiego, wiesz, poczucia, że kurde, no mam klienta teraz, nie, no to czegoś, no jest wyzwanie takie wewnętrznie, że to jest, wiesz, dużo większy klient ode mnie w jakimś tam, powiedzmy, zakresie, obszarze, ale to też jest fajne, ponieważ ten klient generalnie zazwyczaj ma podobnych znajomych przedsiębiorców i tak mi się biznes kręci, po prostu.
I wiesz, i taki człowiek ma dużo większe wyzwania, bo on na przykład, widzę, jakie umowy podpisuje z jakimiś kontrahentami. Mam gotowe umowy, wzorce umów, jakie są z tymi klientami zawarte, gdzie na przykład jakiś prawnik za to skasował na przykład 70 tysięcy złotych. A ja taką umowę muszę mieć, bo jestem firmą, która obsługuje go księgowo, więc dla Urzędu Skarbowego to jest potrzebne. Wiesz, jaka to jest wartość, jaki to jest skarb, obracać się czymś takim? Jest, jest. Na pewno wiedza z tego jest. No to Michale, zbliżamy się już do końca, nawet rozmawiamy długo, dłużej. Dalej to się dwóch przedsiębiorców rozmawiających o podatkach. To się nie mogło skończyć inaczej. Może niekoniecznie o podatkach, ale na tematy związane około podatkowe. To tak na koniec powiedz, co dalej, bo nie wiem, spotkaliśmy się na spotkaniu ze studentami, próbowałem wygooglać tam jakieś informacje i tak można by powiedzieć, że wchodzisz dopiero teraz w ten, nie chcę powiedzieć na ten rynek, czy żeby na ten rynek, no nie rynek, w sumie na takie pole, żeby trochę dzielić się tą swoją wiedzą, bo do tej pory taki bardziej anonimowy byłeś z tyłu. Tak, ponieważ mój wewnętrzny krytyk powodował we mnie to, że nie czułem, że wszystko jest tak, jak być powinno. Chciałem to najpierw dobrze rozwinąć do perfekcji, przetestować. I powiedziałem sobie, że przyjdzie moment na to, żeby się dzielić wiedzą, powiedzmy, czy nawet przyjąć takie zaproszenie jak twoje. 6 lat czekałem na dzień na przykład taki jak dzisiaj, że ktoś będzie chciał ze mną porozmawiać. Więc dla mnie to jest naprawdę niezwykłe. Dużo komorników chciało z tobą rozmawiać, tylko nie odbierałeś. Ale tematy, które mieli, nie do końca mi się podobały. Natomiast dlaczego? Odgadalibyście tematy pieniędzy, a potem moglibyście gadać na różne tematy. Komornicy to też są bardzo mądrzy ludzie, znają się na przepisach. Macie też fajne kontakty, nie? Jak ci jeszcze polecają jakieś licytacje, to już jest w ogóle fajne, ale to już zostawmy tutaj, o tym nie rozmawiajmy. Natomiast przede wszystkim co? Ja w najbliższym czasie chcę założyć fundację, która będzie organizować raz na czas dofinansowania dla fajnych, ciekawych startupów. Nie wiem jeszcze, ile będzie za pierwsze miejsce, za drugie, za trzecie. No i zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Jestem na tym etapie, kiedy, jak to mawiał jeden z moich mentorów, sukces jest wtedy, kiedy okazja spotyka się z przygotowaniem. Ja jestem już dobrze przygotowany do pewnych rzeczy. Jestem spokojny o to, co mogę zaoferować klientom. Przeorałem się na różnych ciężkich tematach i dzięki temu się mnóstwo rzeczy nauczyłem. Więc mniejsi klienci mnie w ogóle nie przerażają. Przy nowych dużo się uczę. I działam. No po prostu będę to realizował. Może coś razem podziałamy. Może to jak w jakiś sposób się jeszcze rozwinie. Ja jestem otwarty i uważam, że nasza generacja, nasze pokolenie rocznikowe, czy ogólnie ludzi młodych, jest coraz bardziej ambitne i coraz bardziej chętne do tego, żeby coś ze swoim życiem zrobić. Idąc sobie w roli serio? Za jakieś tam grosze. Więc pole do manewru jest ogromne. A nie masz wrażenia, że może niekoniecznie nasze pokolenie, no ty jesteś sporo młodszy ode mnie, ale to pokolenie, które gdzieś tam teraz, takie milenialsi, że im się w ogóle nie chce, tylko korpo i przychodzą i chcą 5 na rękę w pierwszym miesiącu pracy, a nawet młotka nie potrafią utrzymać. Który ty w ogóle jesteś rocznik? 8-4. O, 9-1. No to jest starszy. No. Ogoliłem się i nie widać. O, właśnie, to kwestia, widocznie dobrze się odżywia. Albo cię żona nie denerwuje. To też. Jest co, powiem tak, ostatnio zauważyłem to, że jest mnóstwo ludzi młodych, 21-20 lat, którzy już dzisiaj chcą coś ze swoim życiem zrobić i nie godzą się na to, żeby pracować za grosze, czy się marnować, czy przeżywać stresy i chcą ambitnie podejść do tematu. Ja już miałem dziesiątki pytań, prośby o spotkanie, żebym coś komuś wytłumaczył, opowiedział, żeby on coś zrozumiał, a ja po prostu mówię do nich wprost, słuchajcie, polecę wam książki, które przeczytałem, zacznijcie od tego budować swoją świadomość, bo to od tego się zaczyna, na tym polega biznes. To nie jest to, że ja ci dam, co z tego, że dam ci teraz przepis na to, jak zarobić 1 000 000 złotych, skoro twoja głowa jest na tyle jeszcze zamknięta i ograniczona, że nie dostrzeżesz potencjału informacji, którą otrzymasz. Przepis na milion jest bardzo prosty. Wystarczy kupić parówki, stanąć w centrum miasta, sprzedać te parówki jako hot dogi, potem kupić więcej parówek, już jest przepis na milion. Teraz tylko egzekucja, nie? Tak, tylko to już wiesz, to trochę tych parówek trzeba sprzedać, bo zazwyczaj nie są w zbyt wysokich cenach, ale... Ale wiesz, to zależy gdzie. Dlaczego mówię o tych parówkach? Bo mamy takiego kolegę u nas na uczelni, którego biznes polega na tym, że sprzedaje parówki. Ale robi to w ciągu 2 dni tylko i przez parę godzin. I potrafi niekiedy 10 000 wykręcić na tych parówkach, tylko robi to, powiedzmy, od północy do 6 rano naprzeciwko jakiejś dyskoteki.
Tak? Gdzie, A, gdzie okay. pijani ludzie, wiesz, kupują te hot dogi po 20 zł i tak dalej, no bo są głodni. Taką miejscówę wyczaił tutaj i mówi, jest przepis, każdy przepis. Na każdym pomyśle na biznes ktoś zarobił, a ktoś stracił. Podejrzewam, że więcej ludzi straciło niż zarobiło, ale nie wiem, zapałki, kamery, telewizory, doradztwo księgowe, robienie śrubokrętów, cokolwiek byście nie wymyślili, to jest pomysł na biznes. Pytanie tylko, czy potrafimy wyegzekwować ten pomysł lepiej niż wszyscy tak, dookoła. I to, zrobić to jest tylko coś to. Lepiej, mieć bardziej otwartą mentalność, bo ja też zauważam, Kamil, powiem ci tak, teraz patrząc, przyglądając się ludziom, po tym szczególnie ostatnim moim wykładzie, gdzie odezwało się mnóstwo ludzi z pytaniami, to ja widzę taką dziwną zależność i takie dziwne zachowanie, że ludzie od razu, że ludzie chcą robić biznes. Zamiast najpierw rozwinąć się wewnętrznie, odkryć swoje słabe, mocne strony, przede wszystkim to, co mówiłem na swoim wykładzie, zweryfikować ten biznes pod tym kątem, czy on w ogóle ma szansę na to, spełnia te przykazania skali, wejścia, otwartości na to, że dzisiaj zarabiasz 200 zł, jutro możesz zarabiać 200 tysięcy, bo są biznesy, gdzie wyżej sufitu nie podskoczysz i koniec. I to na przykład dla mnie nie jest biznes, tylko to jest umowa o pracę w takiej formie, że sam dla siebie jesteś szefem i sam sobie pierwszy płacisz. I tu jest bolączka ogromna. Prawdopodobnie trochę ma to związek też z coachami, którzy, no wiadomo, robią swoje na rynku. Natomiast ludzie, którzy naprawdę są ogarnięci i inwestują w głowę i poszerzają horyzonty, tak jak właśnie słusznie powiedziałeś i coś mi przypomniałeś, naprawdę na byle czym potrafią zarobić pieniądze. Dzisiaj miałem rozmowę z takim moim dobrym znajomym, z którym współpracuję w temacie tam różnych działań, usług finansowych i on przy okazji tam rozmowy właśnie do mojego samochodu mówi do mnie, słuchaj, nie uwierzysz, koło mnie wybudował się gość, otworzył taki lokal, gdzie wszyscy, lokal gastronomiczny, gdzie on tam serwuje pierogi i tego typu rzeczy, gdzie tylko na tym się skupia, gdzie na początku wszyscy po prostu się z niego śmiali, hejtowali go w ogóle, że wymyślił sobie z dupy biznes i tak dalej, nie? Dzisiaj je u niego 90% miejscowości, w której ten biznes jest i chłop jeździ Porsche Cayenne'em i wszyscy teraz mówią, że kurwa, dorobił się Cayenne'a na pierogach. No, można? Można. Na wszystkim można, to nie jest to jakiś taki drogi samochód. O nie, masz inni, rację, inni budują szkołę w Afryce, a inni sobie kupują samochody i tak dalej, i tak dalej. Ale to już jest. To już jest, mamy dużo fajnych przedsiębiorców, dużo bogatych, dużo sukcesów, ale pamiętajcie, żeby wam te sukcesy nie przyćmiły porażek, bo to też jest jednak dużo. Ja mam znajomych, znaczy znajomych ludzi, którzy gdzieś nawet samobójstwa chcieli popełniać i nawet niektórzy popełnili i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy, że to jednak jest przykre. To, że podwinie wam się kiedyś noga, się na pewno podwinie, trzeba stadzić, iść dalej, więc ja tak często tak okej, biznes, ale nie każdy musi ten biznes prowadzić. To jednak musi być w tobie w środku. No ciebie już rwało do biznesu, miałeś naście lat, gdzieś tam coś kombinowałeś, gdzieś tam za gówniarza się wywróciłeś i gdzieś tam odbudowałeś i tak dalej, ale to jest gdzieś tam w charakterze. A jest bardzo duże, taka można powiedzieć cała branża ludzi, którzy tak są, a założyć tę firmę, a może nie, a już 4 lata robię na etacie i tak sobie myślę, może by założyć, bo mam taki pomysł i nawet przychodzą mi się pytają, słuchaj, bo ja już 4 lata myślę o założeniu biznesu i nie wiem, czy założyć, więc ja mówię, nie zakłada, nie nadajesz się po prostu. Tak. Mhm. Gdyby to było w tobie, już byś założył, skoro się zastanawiasz, to może cholera, pamiętaj, że to jest niebezpieczne nawet, prowadzenie biznesu i trzeba mieć... To jest droga cięta i nie wiadomo, gdzie się skończy, gdzie się wyprowadzisz, gdzie się wywrócisz i w jakich okolicznościach będziesz musiał się podnieść. Zgadzam się z tym całkowicie, ale w mnóstwo ludzi jest potencjał do tego, żeby zrobić coś, w wielu osobach jest potencjał do tego, żeby coś zrobić ze swoim życiem. To, co u nich raczkuje i co jest bolączką, tak samo było moją bolączką, to jest, wiesz, takie przekonanie wewnętrzne, czy sobie poradzę, czy sobie dam radę, to jest po prostu strach, szczególnie strach przed porażką. Bo wiesz, tacy, szczególnie ludzie młodzi, jak widzą ciebie, czy tam mnie, zakładam, że nie jedziesz jakimś bylejakim samochodem, to sobie, wiesz, myślą, co on kuźwa zrobił, ja też bym tak chciał i tak dalej, ale nie widzą tego, że do tego doprowadziły dziesiątki błędów, pomyłek, sprawdzania różnych koncepcji i tak dalej. I tak naprawdę to, że jeździsz drogim samochodem, czy masz wyrąbaną chatę, to jest tylko i wyłącznie odzwierciedlenie twojej mentalności, bo ludzie bogaci zazwyczaj mają bogatą krzepicy. Mentalność i to on odzwierciedla... To są krzepicy, nie wiesz, że wyzyskują pracowników? Tak, wszyscy. Wszyscy, jak jeden. I z taką mentalnością ludzie daleko nie dojdą, więc
tutaj też zaczyna się w ogóle kwestia zastanawiania się nad tym, czy w ogóle osiągniesz to w swoim życiu, czy będziesz jak wszyscy i tak będziesz właśnie gadał, nie rozumiejąc w ogóle, dokładnie, o czym rozmawiasz. To Michale, na koniec, bo już 2 godziny prawie nie piliśmy krwi swoich pracowników, a trzeba by jeszcze dzisiaj kogoś wykorzystać, więc dzięki, dobrze, wielkie za rozmowę. I co? Powodzenia! Powodzenia w biznesie i w niesieniu tego, nie wiem, symbolu, promowania odpowiedzialności biznesowej i tak dalej. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, wolności przede wszystkim i sukcesów dalszych. Trzymaj się, pa, pa. Tobie również po 100-kroć. Dzięki za rozmowę.